mặt. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Zwracam się do Państwa wszystkich bardzo serdecznie i otwieram 29. sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Bardzo proszę o zalogowanie się wszystkich i połączenie się również za pomocą kamerek. System dzisiaj prowadzonej sesji jest nadal zdalny. Wynika to z ustawy z artykułu 15 ZZ ustępu 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Chciałabym Państwa prosić o dużą tolerancję i cierpliwość, jako że głos do nas dochodzi z opóźnieniem. Stąd też prosiłabym Państwa, żebyście Państwo tą formę dzisiaj obradowania byli uprzejmi nadal traktować się z dużą tolerancją. Ilość osób zalogowanych pozwala nam powiedzieć, że mamy kworum. Obecnych w tej chwili jest 25 osób, nieobecnych 5 osób. Z dużą wiarą podchodzę, że w trakcie sesji podłączą się. Witam bardzo serdecznie zaproszonych na dzisiejszą sesję gości w postaci przedstawicieli PLOT. Wszystkich podłączonych obywateli naszego województwa, chcących być na bieżąco z tematami, które nas najbardziej bolą. Proszę Państwa, na sekretarza obrad chciałbym prosić Pana Łukasza Młynarczyka. Czy Pan Łukasz się zgadza? Tak, oczywiście. Dziękuję bardzo. Nikt na dzisiejszym posiedzeniu sesyjnym nie zgłosił swojej nieobecności. I jeszcze z informacyjnej części chciałam Państwu przekazać informację, że powstał nowy klub w Sejmiku Procentrum w składzie pan radny Rafał Rosiński jako przewodniczący klubu, pan radny Artur Wezgraj i pan radny Zbigniew Chojecki. Tym samym klub bezpartyjni samorządowcy przestaje istnieć. To w ramach informacyjnych wiadomości. Przed chwilą również dostałam informację do ucha, że w okolicy Sejmiku jest pan poseł Luptyk, który chciałby zabrać głos w trakcie naszego spotkania, ponieważ mamy jednak opracowany pewien program, a to zgłoszenie. O, widzę, że pan z góry właśnie mi się wkłania. Dzień dobry, witam pana. Poproszę, jeśli pan wykaże się dużą, że tak powiem, cierpliwością i odwagą, żeby pan uczestniczył w naszym spotkaniu i w momencie dogodnym albo ja panu pozwolę ten, albo niestety dopiero w wolnych wnioskach, dobrze, jako że w tej chwili pan się dopiero pokazał, więc nie mogę zmienić całego programu. Proszę państwa, przechodzimy do obradowania. Otrzymaliście państwo wszyscy porządek obrad pocztą elektroniczną. My proponujemy rozszerzenie punktu 11 w sprawie zmian w składzie osobowym komisji o kolejne dwa projekty. O odwołanie pana radnego Rafała Rosińskiego z Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej i powołanie go do składu na wiceprzewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków. Proponowana jest to zmiana przez nowo powstały klub Procentrum. Wynika ona również z obowiązku ustawowego posiadania w tejże komisji członków każdego klubu zasiadających w Sejmiku.
Czy ktoś z Państwa chciałby złożyć jeszcze wniosek jakiś o zmianę porządku obrad? Pan radny Rafał Rosiński, pan przewodniczący Rafał Rosiński. Tak, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowni radni. Chciałem złożyć wniosek, zaraz uzasadnię, dlaczego ten wniosek składam. W związku z zdjęciem z porządku obrad punktu 4 ustęp 1 w sprawie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Polskich Linii Lotniczych LOT o niedopuszczenie do dalszej marginalizacji i wykluczenia komunikacyjnego Pomorza Zachodniego. Dlaczego akurat ten wniosek? Na ostatniej komisji rozwoju, promocji i współpracy zagranicznej był oczywiście skierowany wniosek tutaj i zaproszeni byli goście z linii lotniczych LOT i były wyjaśnione wszelkie kwestie dotyczące cen biletów. Ten wniosek został złożony przez klub Koalicji Obywatelskiej i w związku z tą całą rozmową, która została przeprowadzona i uchwała, która została także w tym momencie przegłosowana, przyjęta przez komisję, oczywiście także głosowałem też za poparciem, pewne analizy zostały dokonane i przewodniczący Sandor Rzymkiewicz, który był jakby autorem tego wniosku, umieścił posta tutaj, który jakby z którego wynikało, że polskie linie lotnicze LOT dostosowały się w jakiś sposób do apelu i te ceny jakby zostały obniżone. A ponadto sytuacja, która jakby potwierdza to moje uzasadnienie zdjęcia tego z porządku obrad, to jest tak, że polskie linie lotnicze LOT, spółka akcyjna, są spółką komercyjną. Jest tu wiadomo, że spółka Skarbu Państwa, ale moglibyśmy zwrócić uwagę na podobną rzecz, żebyśmy kierowali apel, powiedzmy, do Orlenu, obniżkę cen paliwa, gdzie powiedzmy w samym Koszalinie są jedne z wyższych cen w Polsce. W związku z tym uważam na dzień dzisiejszy ten apel, czy tą uchwałę za jakby bezzasadną. Wszystkim oczywiście zależy nam na tym, żeby te ceny biletów lotniczych, ta dostępność komunikacyjna była jak najlepsza i o tym, żeby to mieszkańcy z tych w jak największym stopniu korzystali, ale myślę, że podejmowanie takich uchwał w Sejmie, które nie mają do końca jakby takiego na dzień dzisiejszy uzasadnienia, są bezzasadne. Dlatego składam ten wniosek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do głosu również zgłosił się pan Wojciech Dorzynkiewicz, pan przewodniczący. Bardzo proszę. Państwo, ja chciałem zgłosić wniosek formalny o to, żeby ten porządek został umieszczony i był dalej procedowany w porządku obrad. Trochę jestem zdziwiony słowami radnego Rosińskiego, który mówił, że nie powinniśmy wpływać na działanie spółki, jaką jest Orlen, ponieważ takiego głosu nie przedstawiał na komisji, którą mieliśmy w Goleniowie, a wręcz jeżeli mnie pamięć nie myli, chociaż tutaj mogę się mylić, nawet pan radny Rosiński zagłosował za tym stanowiskiem i komisja dzięki temu pozytywnie zaopiniowała to stanowisko. Odnośnie natomiast cen i moim wpisie, o którym mówił radny Rosiński, chyba dobrze właśnie, żebyśmy podyskutowali na ten temat, żebyśmy sprawdzili, jak rzeczywiście kształtują się ceny i jakie działanie zostało przez LOT podjęte. I sądzę, że dobrze, żebyśmy wysłuchali przedstawicieli LOT-u, którzy nam zdradzą szczegóły. Dziękuję bardzo. Pan wniosek formalny. Pani przewodnicząca,
Wniosek formalny zamyka, że tak powiem... Ale ja się zgłosiłam kwestii. Przed wnioskiem formalnym. Nie, przed wniosek pani się zgłosiła po. Ja widzę, nie, panie przewodnicząca, specjalnie zgłosiłam proszę się pana, przed. Proszę panią, proszę nie próbować zakłócać posiedzenia. Ja nie zakłócam, ale pani przewodnicząca, jest znowu jest wniosek formalny i bardzo bym prosiła, żebyśmy przegłosowali wniosek formalny. Wniosek formalny dotyczy pozostawienia w porządku obrad tegoż punktu. Kto jest za pozostawieniem w porządku obrad z punktem dotyczącym w punkcie pierwszym. Pani przewodnicząca, nie głosuje się za, tylko za zdjęciem. Proszę się głosuje się za zdjęciem z porządku obrad. Pani przewodnicząca, no proszę być konkretną. Pan Worosiński zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad. Jest za? Nie pani. Kto z państwa jest za zostawieniem tego porządku obrad z tym punktem? Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Koniec głosowania. Za zostawieniem w porządku obrad punktu dotyczącego stanowiska w sprawie lotu jest 13 osób, przeciw 11 osób. Bez głosów wstrzymających. Przepraszam bardzo, ja głosowałam przeciw, ale nie wiem czemu nie, chyba nie odnotowało to, że głosowałam przeciw. Proszę w związku z tym. Zgłaszam to. Za jest. 13 osób, 13 głosów jest za zostawieniem porządku obrad, 12 przeciw, 3 i 0 wstrzymujących się. W porządku obrad zostaje ten punkt. Ktoś chciałby jeszcze do porządku obrad wnieść? Pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca. Tak, bardzo proszę. Pani Małgorzata Jacyna-Witt była w kolejności. Nie, ja byłam wtedy w kolejności, w tamtym głosowaniu. Nie panuje nad sesją. Nie będę komentowała pani kłopotów z panowaniem. Bardzo proszę, w takim razie pan Paweł Mucha był następny w kolejności. Ja byłem pierwszy też. Nie miałam wyświetlonego pana Artura Wezgraja. Nie mam pana wyświetlonego, panie radny. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Mam pana Pawła Mucha. Bardzo proszę, może. O, teraz jest pan Artur Wezgraj. Proszę. Bardzo proszę, pan Paweł Mucha. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja mam wątpliwość natury proceduralnej dotyczącą trybu rozpatrywania tej sprawy, dlatego że mieliśmy zgłoszony wniosek przez pana radnego Rafała Rosińskiego o zmianę w porządku obrad i ten wniosek o zmianę w porządku obrad nie został przegłosowany. Natomiast pojawił się po głosie pana Rosińskiego głos przeciwny do wniosku formalnego o zmianę porządku obrad i głosowaliśmy nie zmienianie porządku obrad, co moim zdaniem proceduralnie było wadliwe. Więc bardzo proszę panią przewodniczącą o rozstrzygnięcie tej kwestii przez konsultacje ze służbami prawnymi, bo moim zdaniem nie został rozpoznany wniosek o dokonanie zmiany w porządku obrad, a taki wniosek powinien być rozpoznany i przedstawiony też sejmikowi. Więc mogło to głosowanie być dla radnych po prostu mylące. Więc jeżeli byłaby taka potrzeba, to albo ad hoc, albo nawet dwuminutową przerwę, żeby pani przewodnicząca mogła w tym zakresie się skonsultować ze służbami prawnymi, bo my nie musimy głosować w porządku obrad, jeżeli nie ma do niego wniosku o zmian, natomiast pojawił się wniosek o zmianę i taki wniosek o zmianę powinien być przedmiotem rozstrzygnięcia przez sejmik jako taki. Dziękuję bardzo. Nie mamy nadmiernego problemu, bo jesteśmy nadal w tym samym punkcie, proszę państwa. I zaraz, jeżeli pani no, taką sugestię dał panie radny, to zaraz, że tak powiem, na ten temat się wypowie pan mecenas Mazurkiewicz. Bardzo bym prosiła w takim razie. Chciałbym jeszcze w tej sprawie. Jeszcze w tej, okej. Okay. Pan Artur Wezgraj. Tak. Bardzo proszę. Przewodnicząca, znaleźliśmy mała wniosek pana radnego do Żółkiewicza za wniosek formalny do przegłosowania w zakresie porządku obrad, to ten wniosek nie przeszedł, ponieważ nie uzyskał 16 głosów.
W związku z tym wynika z tego wprost, że w porządku obrad zdecydowaliśmy, że nie pozostawiamy tego punktu, czyli nie ma go w porządku obrad. Taka jest konsekwencja tak postawionego głosowania. Tak? Moim zdaniem nie ma tego porządku punktu. Są zakłócenia w odbiorze. Są zakłócenia w głosie, czy jakieś problemy techniczne? Państwo również nie słyszą pana. Czy państwo czy również teraz mnie słychać? Teraz słychać, tak, ale przerwało. To może ja spróbuję powtórzyć, może państwo usłyszycie. Konsekwencją postawienia wniosku o to, by pozostawić w punkcie obrad tą uchwałę, jest przegłosowanie przez radnych, żeby obrady, porządek obrad zrekonstruować, potrzebujemy 16 głosów. Nie uzyskaliśmy. W związku z tym wniosek o pozostawienie w porządku obrad tego punktu nie przeszedł, czyli należy z tego domniemywać, że nie ma w dzisiejszym programie obrad tego punktu. Dziękuję bardzo. Jesteśmy nadal w porządku obrad w tymże punkcie. Są jeszcze dwie osoby zapisane do głosu w tej sprawie, ale jeśli państwo pozwolicie, może w kontekście właśnie wątpliwości i zgłoszonego głosu przez pana radnego Pawła Muchę wypowie się pan mecenas. Ale ja poprosiłam o głos. Ale prosi, w tej chwili proszę o wypowiedź pana mecenasa Mazurkiewicza, żeby się zabrał głos w tej sprawie, która dotychczas miała miejsce. Bardzo oj, pani proszę. Mnie prowokuje. Sądzę, że bezskutecznie. To prawda. Pani przewodnicząca, Wysoki Sejmiku, rzeczywiście ze względu na tutaj pewne techniczne mankamenty z jakością połączenia, ja w tej chwili próbowałem jeszcze ustalić precyzyjne wypowiedzi poszczególnych radnych, więc potrzebowałbym rzeczywiście około minuty, dwóch minut na to, żebym ustosunkował się do odpowiedzi. Także prosiłbym o udzielenie tej zwłoki. Za chwileczkę oczywiście udzielę odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Jacynawit, bez prowokacji. Pani przewodnicząca, ja ostrzegałam panią przewodniczącą w trakcie zarządzania przez panią głosowania, że pani błędnie przyjmuje wniosek pana Rosińskiego. Pani wręcz z histerycznym przyspieszeniem postanowiła ten wniosek przegłosować merytorycznie, proszę jest zabrać to bardzo głos, merytorycznie, a bez oceny bo ja mojej pani osoby. Zgłaszałam błąd w procedowaniu naszego sejmiku. Pani robiła w związku z tym, czego pani oczekuje? Oczekuje pani przewodnicząca, że nie będzie pani przyspieszała bezsensownie sesji, tylko spokojnie wysłuchiwała wszystkich radnych. Wszystkich bez wyjątku. Tak się umówmy, pani przewodnicząca. Bez względu na ich koneksje polityczne. Tym bardziej, że pani jest w tej chwili jednoosobową radną i nie ma pani za sobą żadnego klubu z poparciem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To była wypowiedź, rozumiem, do później cytowania. Dziękuję uprzejmie. Pan Wojciech Dorzynkiewicz. Szanowni państwo, szanowna pani przewodnicząca Klubu Prawa i Sprawiedliwości, ja chciałbym najpierw sprostować. Pani przewodnicząca Maria Linińska-Mądry ma poparcie mojego klubu w pełnieniu roli jako przewodniczącej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Nasze poparcie udzielone w głosowaniu na początku kadencji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nie zostało cofnięte. I z tego co wiem, nie zostanie cofnięte i nie ma takiego pomysłu ani zamiaru, więc pani przewodnicząca cały czas ma poparcie i wsparcie klubu Koalicji Obywatelskiej. Szanowni państwo, natomiast w związku z tym zamieszaniem tutaj pan radny Wezgraj próbował dokonać jakiejś troszeczkę takiej dziwnej konstrukcji logicznej, ponieważ jeżeli coś jest w porządku obrad, to żeby to zdjąć, trzeba przegłosować zdjęcie czegoś, tak? W tym momencie, gdy mój wniosek został przegłosowany i on był postawiony jako za tym, żeby coś zostawić, to nie oznacza, że zostało to ściągnięte. Natomiast, żeby dopełniło się
formalności, żeby zostały dopełnione. Proponowałbym, żeby rzeczywiście zrobić tutaj reasumpcję i przegłosować wniosek pana radnego Rosińskiego, wobec którego ja jestem przeciwny. Uważam, że ten punkt powinien znajdować się w porządku obrad tej sesji i wyraziłem to jako głos sprzeciwu. Tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy już jest gotowy pan mecenas Mazurkiewicz? Oczywiście. Bardzo bym prosiła, żebyśmy zamknęli temat pierwszy. Bardzo proszę. Dziękuję jeszcze raz za chwilę cierpliwości. Musiałem tutaj połączyć też wszystkie systemy, żeby być dobrze słyszanym. Pani Przewodnicząca, Wysoki Sejmiku, odpowiadam, myślę, zbiorczo na powstałe zagadnienie. Otóż zgodnie z artykułem 21 ustęp 2 Sejmik Województwa może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Sejmiku. Zatem rzeczywiście pan radny Wezgraj ma o tyle rację, że żeby dokonać zmian w zaproponowanym porządku obrad przez panią przewodniczącą, wymagana jest liczba głosów radnych 16 do przegłosowania tej uchwały. W związku z powyższym, tego mi właśnie brakowało do odpowiedzi, bo nie widziałem tej planszy z wynikami głosowań. Wiem, że nie głosowało za zmianą porządku obrad 16 radnych. W związku z powyższym w porządku obrad ten punkt nadal pozostaje. Ustosunkowując się do wniosku natomiast pana radnego Dorzenkiewicza o tak zwaną reasumpcję głosowania, mogłoby to oznaczać, że jeżeli pani przewodnicząca mogłaby postawić pod obrady wniosek o zmianę porządku obrad i wtedy ten wniosek, żeby punkt, o którym rozmawiamy, nie był, że tak powiem, wykreślony z sesji, musiałoby zagłosować de facto 16 radnych. Mam nadzieję, że ta odpowiedź jest tutaj wyczerpująca i odpowiada na obie kwestie, zarówno pana radnego Wezgraja, jak i pana radnego Dorzynkiewicza. Pozostawiając uznaniu pani przewodniczącej w tej chwili ewentualnie wniosek o reasumpcję głosowania, chociaż z tego pierwszego głosowania wynika, że ten wniosek nie uzyskał większości bezwzględnej. Dziękuję bardzo. Jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Jeszcze w sprawie porządku obrad pani Małgorzata Jacynawit, tak? Tak, ja zauważyłam, panie mecenasie, że pan dosyć swobodnie przeszedł do porządku wobec faktu zgłoszenia wniosku przez pana radnego Rosińskiego. Tak jakby pan w ogóle tego nie zauważył. Ja rozumiem, że pecunia non olet, ale mimo wszystko należałoby także zająć się wnioskiem pana Rosińskiego i odnieść się do niego, bo to był pierwszy wniosek, który został złożony, a pan mecenas jakby w ogóle nie zwrócił na to uwagi. No więc może państwo skupcie się trochę bardziej na posiedzeniu naszej sesji. Wniosek był jednoznaczny o zdjęcie z porządku obrad i ten wniosek powinien zostać przegłosowany, proszę państwa, i proszę pana mecenasa. Proszę, może tak, proszę państwa, bo zaczynamy brnąć w tym samym temacie. W związku z dzisiejszą, że tak powiem, lekcją trwałą pani radnej Jacynewit, zaproponowała pani, żeby wniosek pana radnego Rosińskiego był przegłosowany w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na wycofaniu punktu. Zdjęcie z porządku obrad. Zdjęciu z porządku obrad. Wycofanie zdjęcie z porządku obrad za dużej różnicy w sobie nie niesie. W związku z tym, proszę państwa, kto jest z państwa za zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego stanowiska w sprawie lotu? Kto z państwa jest za? Przeciw. Kto z państwa jest przeciw? Jesteśmy przeciw. Jesteśmy za. Jeszcze Niedzielski Andrzej. Niedzielski Dom. Wszyscy, chciałbym państwa widzieć głosujących. Bardzo nie proszę, przypominam o kamerkach na moment głosowania. Kto z państwa jest za zdjęciem? Jeszcze raz. Wszystkich, nie widzę państwa głosujących, nie widzę pana przewodniczącego Kopcia, nie widzę pana przewodniczącego Rosińskiego, nie widzę pana Andrzeja Subocza, nie widzę pani Haliny Szymańskiej. Bardzo proszę. Pana Niedzielskiego też pani nie widzi.
Nie widzę pana Niedzielskiego. Mam kamerę. Nie widać mnie, ale ja państwa słyszę, widzę wszystkich, natomiast moja kamera nie funkcjonuje. A jak a pan głosuje, bo nie mam ja głosowania. Nie mam głosowania pana Andrzeja Niedzielskiego. Natomiast usilnie poszukuję panią radną Halinę Szymańską. Jestem. To nie ma kamerki. Jestem i mam włączoną kamerę. Jest kamerka, pani przewodnicząca, pani przewodnicząca, pani minister Szymańska kilkukrotnie się wypowiadała. Jest obecnie. Rozumiem, to mówię, ja jest, mówię jest, do państwa, tak do tych, których no, widzę ludzie, i no. Widzę. Akurat nie no, widzę państwa. Przepraszam najmocniej, czy pani przewodnicząca Andrzeja mnie słyszy? Subota też nie widzę, ani nie ma głosu włączonego, ani nie ma kamerki. Ja mam włączony głos jest, i mam włączoną jest. Kamerę, powtarzam po raz piąty. No widzę, ale... Halinka. Dobra, dziękuję, już idę. Pan Andrzej Subot też? Nie widzę. Szymańska jest. Pan Andrzej Subot nie ma włączonego ani głosu, ani kamerki. I głosowania pana Niedzielskiego nie ma. Pan Niedzielski ma niezagłosowany. Jak głosuje pan Andrzej Niedzielski? Za czy przeciw? Za. Czemu? Za zdjęciem, tak? Niedzielski chyba jest dorosły. Andrzej, no co on śpi? W związku z tym, proszę państwa. Nie, proszę mnie nie. Proszę, chwileczkę. Głosowanie jest za zdjęciem. Kto jest za zdjęciem tego głosowania po prostu? Kto jest przeciw? Było i się wstrzymał. Proszę państwa, no dzisiaj taką no, niesubordynacja jest szerzej, że tak powiem, posunięta niż się spodziewałam. Za jest 15, przeciw 14, wstrzymała się jedna osoba. Osoba z tym, że nadal nie mam pana Andrzeja Subota. Nie ma głosu. Natomiast... Nie mam kamerki, nie mam głosu. Bardzo bym prosiła, żeby pan Andrzej Subot się pokazał. Pani przewodnicząca, Andrzej Niedzielski z tej strony. Ja dziękuję natomiast... bardzo. Dziękuję panu. Andrzej pani Niedzielski z tej strony. Ja natomiast proszę, prosiłbym o powiedzenie mi po prostu za czym głosujemy, bo ja od państwa dopiero się podłączyłem niedawno, więc no. Panie radny. Pani, to zaraz ja powiem. Pani przewodnicząca. No nie włączajcie się wszyscy, no. Panie radny, głosowanie jest za, według propozycji pana przewodniczącego Rosińskiego, za zdjęciem z punktu obrad stanowiska dotyczącego sytuacji w locie. Było pytanie, kto jest zgodnie z zgłoszonym wnioskiem za zdjęciem tego punktu, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Kto jest za zdjęciem, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Bardzo dobrze. Proszę. To ponieważ teraz wszystko już słyszałem, jestem przeciw. Okej, dziękuję. 15. Czyli 15-15. Proszę państwa, jedna osoba nie oddała głosu. To jest to. Proszę? 15 jest. Czyli proszę państwa, mamy pad. Nie wyświetliły się wyniki głosowania. Poza tym jest to najdłużej trwające głosowanie w historii sejmiku. Ja nie pamiętam, ale żeby głosowanie trwało tyle minut. W historii parlamentu polskiego nie, chciałam panu pani powiedzieć, przewodnicząca, panie radny. Co jeszcze pani w parlamencie nie zasiada, natomiast no, dzieje się jakaś kuriozalna sytuacja z tym głosowaniem. Wiele minut trwa, różne się pojawiają głosy, kto jak oddał głos. W wyniku nie wyświetlono głosowania. No, budzi to moje naprawdę duże wątpliwości. Jest, poproszę pana sekretarza, pana radnego Łukasza Młynarczyka. Jak pan to widzi? Bardzo proszę. Znaczy według mojej wiedzy jest 15 osób za, 15 przeciw. No słuchaj, 15 za, 15 przeciw. Pan Niedzielski Andrzej mówił, że nie miał problemy techniczne, zagłosował przeciw. Tak, oczywiście. 15-15. W związku z tym do pana mecenasa, jak Mazurkiewicza, pytanie, jak zinterpretować to głosowanie? Ta uchwała po prostu nie została podjęta, gdyż nie uzyskano bezwzględnej większości głosów, czyli 16. Także pozostaje ten punkt w porządku obrad. I tutaj akurat pecunia non olet nie ma żadnego znaczenia.
W porządku, proszę Państwa, w związku z tym przy tego rodzaju, że tak powiem, sytuacji i przy braku zgłoszenia, czy jeszcze są zgłoszone osoby do zmiany w porządku obrad. Pan Zbigniew Chojecki, zmiana w porządku obrad. Bardzo proszę. Nie, dziękuję. Ja zgłaszałem się do dyskusji. Dziękuję. Aha, to pan Andrzej Subocz, bardzo proszę. Ja chciałem gwoli wyjaśnienia. No, pani przewodnicząca, są pewne problemy z połączeniem. Pani z uporem, że tak powiem jakim, wywołuje ciągle moje nazwisko. Mam problem z wizją czasami. I proszę to wziąć pod uwagę. Ja siedzę tutaj i śledzę i uczestniczę w tym wszystkim. Także proszę mi nie wywoływać za każdym razem. Jestem przepraszam, obecny. Przepraszam bardzo. Do państwa zwracałam się, że w momencie głosowania państwo włączają kamerki i będę państwa wywoływała za każdym razem, gdy będzie to dotyczyło głosowania. W momencie, gdy państwo uczestniczycie w sesji, w dyskusji i wyłączacie kamerki, nie mam o to żadnych pretensji, bo to jest normalne. Natomiast w momencie głosowania jest to jedyna forma weryfikacji, że państwo głosują jako osoby będące z uprawnieniami. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w związku z tym, że porządek obrad zostaje proszę? Komisję jeszcze głosujemy. Zmiany w komisji. Aha, jeszcze proszę państwa, przepraszam, jeszcze jest druga zmiana. Była zgłoszona zmiana do porządku obrad w sprawie zmian w składzie osobowym komisji o kolejne dwa projekty. Odwołanie pana, to przedtem do państwa już państwu czytałam. Jedna o odwołanie pana Rafała Rosińskiego z Komisji Rozwoju i Promocji i druga o powołanie do składu komisji i na wiceprzewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków. Kto z państwa jest za włączeniem do porządku obrad tej punktu w punkcie 11 z spraw osobowych? Kto z państwa jest za? Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Nie mam głosowania pana Młynarczyka Łukasza, pana sekretarza. Nie, mam, przepraszam. Pana Niedzielskiego ponownie, tak? Pan Andrzej Niedzielski, jaki głos jest pana? Uzyskałem. Proszę państwa, 25 osób jest za przyjęciem tej zmiany, przeciw jest 0, 3 osoby się wstrzymały. 2 osoby nie oddały głosu. Czy ktoś jeszcze chciałby państwa do porządku obrad wnieść coś? Nie widzę. W związku z tym przegłosowujemy cały porządek obrad. Kto z państwa jest za tak przyjętym porządkiem obrad? Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Na moment głosowania prosiłabym państwa znowu o kamerki. Kto z państwa się wstrzymał? 22 osoby głosowały za przyjęciem całego porządku obrad, 2 osoby są przeciw, 4 osoby wstrzymały się. Przy tak przyjętym porządku obrad rozpoczynamy procedowanie. Pierwszym punktem jest rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie przyjęcia apelu. Protokół. Pierwszym punktem jest przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Tenże protokół otrzymaliście państwo drogą elektroniczną. Czy ktoś chciałby wnieść do tego protokołu uwagi, zmiany? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania nad protokołem z poprzedniej sesji. Kto z państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Proszę o kamery. 5 osób, 4 osoby nie głosuje, a wszyscy są obecni.
27 osób jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Dziękuję bardzo i rozpatrujemy projekty uchwał. Pierwszy dotyczy przyjęcia apelu do Polskich Linii Lotniczych LOT o niedopuszczanie do dalszej marginalizacji i wykluczenia komunikacyjnego Pomorza Zachodniego. Do rozpatrywania tejże uchwały zaprosiliśmy gości, osoby mające najwięcej do powiedzenia w tej materii. I bardzo wszystkich Państwa serdecznie witam podłączonych do oglądania naszej dzisiejszej sesji. Projekt uchwały to druk 351 przez 1 przez 21. Projekt uchwały wniosła Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej. Prosiłabym może Pana Przewodniczącego Komisji o przedstawienie meritum tej uchwały. Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, ze względu na pojawiające się doniesienia w mediach, również w mediach społecznościowych na temat tego, że bilety lotu oferowane bilety lotu ze Szczecina do Warszawy są droższe niż na przykład bilety, które LOT oferuje z Londynu do Warszawy, albo z Zielonej Góry do Warszawy, albo z Poznania do Warszawy, są dwu lub nawet trzykrotnie droższe. Zwołaliśmy Komisję Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej poświęconą sytuacji lotniska, poświęconą biletom lotniczym oraz poświęconą podwyżką opłat nawigacyjnych, które mają wejść od nowego roku. Po długiej rozmowie, po długiej dyskusji, bo komisja trwała ponad 2 godziny, podjęliśmy stanowisko, które dotyczyło tego, żeby województwo zachodniopomorskie nie było dalej marginalizowane i wykluczane komunikacyjnie. Ze względu na to, że z analizy, której dokonaliśmy, bilety na połączeniach Szczecin-Warszawa są 2-3-krotnie droższe niż na połączeniach Zielona Góra Warszawa czy też Poznań-Warszawa. Tutaj Państwu udostępnię ekran, żeby mogli Państwo zobaczyć, jak to wygląda. Moment. Nie wiem, czy Państwo widzą już mój ekran, tak? Halo? Tak, widzimy. Widać ekran. Tak, widzą wszystko, Państwo, tak? Tak. Przygotowałem dla Państwa taką krótką podsumowanie na komisję dotyczącą cen biletów. Tutaj widzimy, że cena biletu do Warszawy kosztowała 236 zł, cena biletu z Warszawy 263 zł. Były to najtańsze bilety, jakie można było kupić. To jest na dzień, jeżeli dobrze pamiętam, 25 września te ceny, takie ceny oferował LOT. Jeżeli to podsumujemy, możemy zobaczyć 236, dodać 263, że cena biletu tam i z powrotem dla mieszkańca, który chciałby pojechać, polecieć do Warszawy 18 listopada i wrócić 25 listopada, to cena biletu tam i z powrotem wynosi 499 zł. Jak Państwo widzą, to nie wybrałem tego terminu jakoś celowo, żeby dokonać jakiejś manipulacji i zawyżyć cenę biletów pod jakąś konkretną tezę, tylko w każdym innym dniu ta cena biletów jest taka sama. Oczywiście analizowaliśmy też jeszcze inne terminy i w każdym z terminów niestety wychodziło, że cena biletów ze Szczecina jest niestety dużo wyższa niż z innych miast. Dla przykładu pokażę Państwu jeszcze innego rodzaju połączenia. To jest połączenie Praga-Warszawa. Mieszkańcy Pragi albo osoby, które chciałyby polecieć z Pragi do Warszawy, za połączenie by zapłaciły łącznie tam i z powrotem 434 zł. Kolejne połączenie Londyn-Warszawa. Przyznają chyba Państwo, że z Londynu do Warszawy jest znacznie dalej niż ze Szczecina do Warszawy. Połączenie Londyn-Warszawa w tym terminie to jest 132 zł na bilet z Warszawy do Londynu i 295 zł, czyli 427 zł. Przypomnę, że cena biletu dla połączenia
dla połączenia Szczecina z Warszawą i z powrotem, to było 499 zł, nawet trochę więcej, bo ja oczywiście zaokrągliłem cenę do kwot w pełnych złotówkach, bez groszy. I niestety okazało się, że tak jest w różnych terminach, w związku z czym zaapelowaliśmy do LOT-u w tym stanowisku, które teraz Państwo mają, o to, żeby LOT dokonał zmiany cen połączeń, aby mieszkańcy mogli za normalną cenę dolecieć do Warszawy. Ja tylko przypomnę Państwu, przepraszam bardzo, bo mam problemy techniczne. Ja tylko Państwu przypomnę, że jesteśmy obecnie w takiej sytuacji, w której jest remontowana magistrala kolejowa i podróż pociągiem do Warszawy trwa 8-9 godzin. Mieszkańcy niestety skarżą się, że podróżują w skandalicznych warunkach, ponieważ bardzo często się zdarza, że przez te 8, że jadąc tym pociągiem, który jedzie 8-9 godzin, nawet nie mogą skorzystać z usług warsztu, bo PKP nie podłącza do składów kolejki, które mają warstw, tak? I w tym momencie niestety mieszkańcy są przymuszeni do tego, mieszkańcy są zobligowani do tego, żeby korzystać niestety z LOT-u, który podwyższył ceny. Ja tylko przypomnę Państwu, że do niedawna jeszcze połączenie Szczecin-Warszawa było realizowane również przez spółkę Ryanair. Irlandzki przewoźnik oferował ceny połączenia Szczecin-Warszawa nawet za 29-39 zł. I co więcej, gdy Ryanair realizował loty ze Szczecina, to ceny biletów lotniczych oferowanych przez LOT były dwa razy tańsze niż obecnie na tej samej linii. Niestety w momencie, w którym Ryanair został zmuszony do likwidacji tego połączenia, ceny biletów lotniczych oferowanych przez LOT poszły znacząco do góry. Dodatkowo w tym apelu poruszyliśmy także temat opłat nawigacyjnych. Tutaj jesteśmy solidarni z innymi regionami i lotniskami, które apelują o to, żeby nie podnosić w obecnym czasie opłat nawigacyjnych, ponieważ ta podwyżka opłat może zagrozić rozwojowi goleniowskiego lotniska i każdego innego lotniska regionalnego w Polsce i negatywnie odbić się na cenie biletów i liczbie podróżnych. A wiadomo, że przez ostatni czas, w momencie, w którym mieliśmy pandemię COVID, w momencie, w którym lotniska nie funkcjonowały, loty nie były wykonywane, taka podwyżka może niestety bardzo negatywnie odbić się na naszym lotnisku oraz na rozwojowi ruchu lotniczego w Polsce. W związku z czym chciałbym prosić Państwa o dyskusję nad tym stanowiskiem i pozytywnym przegłosowaniem tego stanowiska do władz lotu. Dziękuję bardzo. Chciałabym zapytać, czy przewodniczący pozostałych komisji chcieliby w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. Czy szefowie klubów, jako szef klubu, tak? Pan Rafał Rosiński, tak? Nie. Ad vocem do czego? Pan Michał Kamiński. Jesteśmy w tej chwili... Pan Rafał Rosiński, bo nie wiem, do czego pan Michał Kamiński się ad vocem. W tej chwili przewodniczący klubów, pani przewodnicząca. Spokojnie. No, dziękuję pani. Bardzo bym prosiła o dalszą dzisiejszą konstruktywną pomoc. Właśnie tak chciałam zrobić, ale kolegę Kamińskiego muszę wyciąć, tak. Pan Rafał Rosiński, jesteśmy w punkcie, przewodniczący pozostałych komisji. Bardzo proszę. Pan Rafał Rosiński, szef klubu. Pani przewodnicząca, szanowni radni. Ja już jakby wprowadzenie do tego punktu w sprawie przyjęcia apelu do polskich linii lotniczych wypowiedziałem się, jakby tutaj podtrzymuję swoje zdanie, bo jest to związane jakby z określonym modelem także biznesowym i jeżeli chodzi o analizę, to ta analiza jest, rozumiem, dokonywana w konkretne dni, że tak powiem, a jest to bardziej może bym nawet apelował w tym momencie, czy składał taki apel do poszukiwania nowych przewoźników przez port lotniczy Goleniów, żeby ta konkurencja wymusiła obniżkę cen biletów i myślę, że takie podejście by było tak naprawdę słuszniejsze, jeżeli chodzi o to, bo tu mamy podane w tym samym uzasadnieniu no, różnice ceny obniżki o 20%,
Pytanie, na ile to jest, ta analiza jest zrobiona, po pierwsze zasadne, a po drugie, tak jak wspomniałem, są to pewne decyzje, które są podejmowane przez spółki komercyjne, spółki prawa handlowego i czy my mamy prawo takie stanowiska, tym bardziej, że tak jak wspomniałem wcześniej, tu przewodniczący Dorzynkiewicz w poście na Facebooku no, oparł jednak te oddane, no i tu jest zapytanie, że te ceny o połowę spadły, które są oferowane przez trzeci, no to w tym momencie powstaje więc pewna wątpliwość, czy te ceny spadły, czy jednak te ceny nadal są dwa razy droższe, czy te połączenia są inne. Dlatego podejmowanie takich uchwał uważam za bezzasadne i na ten moment ja bym poczekał z tym stanowiskiem i jakby się wstrzymał z procedowaniem tej uchwały i składam taki wniosek formalny o skierowanie ponownie do rozpatrzenia do komisji, tejże uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo, ale przed wnioskiem formalnym jeszcze się zapisała pani Małgorzata Jacyna-Witt. Szanowni Państwo, chciałam powiedzieć, że po pierwsze przecież wiemy dobrze, że ceny biletów są pozycją zmienną i w zależności od tego, w jakim dniu zamawiamy te bilety, to też i różna bywa cena na te bilety, to jest po pierwsze. Ale to już jest tak jakby od tyłu dyskusja na ten temat. Ale proszę Państwa, przeczytajmy konkretnie ten projekt uchwały. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjmuje apel do Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., spółka akcyjna, o niedopuszczenie do dalszej marginalizacji wykluczenia komunikacyjnego Pomorza Zachodniego. No ja rozumiem, że na przykład w związku z tym PLL LOT ma się zwrócić do pana Kulczyka, rodziny pana Kulczyka, z wnioskiem o to, aby obniżono opłaty za autostrady. No bo jeździmy bardzo dużo samochodami do Warszawy, mało tego, towary wożone są do Warszawy z naszego portu i z powrotem i musimy niestety płacić ogromne opłaty za autostrady prowadzące do Warszawy. Nie na ten. W zasadzie moglibyśmy zwrócić się także do PKP, czy w zasadzie Polskie Linie Lotnicze powinny się zwrócić do PKP o obniżenie kosztów zakupu biletu kolejowego, no bo to też jest jakieś tam zdaniem tutaj wnioskujących wykluczenie komunikacyjne Pomorza Zachodniego. Proszę Państwa, ten cały projekt uchwały to jest absurd, totalny absurd. Po pierwsze dlatego, że apelujemy do spółki prawa handlowego, która musi się kierować rachunkiem ekonomicznym. I to jest chyba najistotniejsze. W związku z tym absolutnie nie mamy prawa w ogóle podejmować tego typu apelu i dyskusji. A po drugie, to sam tekst tego projektu uchwały jest totalnie bez sensu. W związku z tym dalsza dyskusja na ten temat to jest ośmieszanie się. Ja nie mam zamiaru rzucać Państwu następnych argumentów, że również z powodzeniem moglibyśmy zaapelować do spółki, jak to się nazywa, tej spółki od parkowania w Szczecinie, żeby obniżono opłaty za parkowanie, bo też to godzi w przedsiębiorców. A najbardziej to chciałabym zaapelować do pana prezydenta Szczecina o obniżenie stawki podatku od nieruchomości, którą to pan prezydent razem z Platformą Obywatelską przedsiębiorcom w Szczecinie podniósł. Więc tak naprawdę, proszę Państwa, dyskusja śmieszna, bezsensowna, dyskutujcie sobie Państwo do bólu, ale z przyjemnością wysłucham tutaj opinii przedstawicieli Polskich Linii Lotniczych i też chciałam tutaj powiedzieć, że zaprosiłam panią przewodniczącą, poprosiłam panią przewodniczącą sejmiku o zaproszenie przewodniczącej Północnej Izby Gospodarczej na dzisiejsze posiedzenie, bo Północna Izba Gospodarcza, czyli de facto przedsiębiorcy, wystąpili do przedsiębiorców o to, aby obniżono im, nie wiem, ceny biletów, zwiększono liczbę lotów. Najlepiej, żeby to zrobiono dopłacając. Tylko proszę Państwa, dopłacać za bardzo nie można, bo wtedy podlegamy pod przepisy Unii Europejskiej o pomocy publicznej. Więc jak zaczniemy dyskusję na ten temat głębszą, to już w ogóle dojdziemy do totalnych absurdów. Dajcie Państwo sobie spokój, wysłuchajmy przedstawicieli LOT-u i zagłosujmy wszyscy przeciwko tej, no szczerze powiem, durnowatej uchwale. Dziękuję.
Ekspresja panią dzisiaj ponosi, pani radna. Wręcz przeciwnie. Bardzo za wypowiedź. Natomiast a panią złosili. Przepraszam, trzy osoby zapisały się do głosu. Również na początku wspomniałam państwu, że jest z nami pan poseł Lubczyk, który w tej materii również chciałby zabrać głos. W związku z tym pozwolę, że tak sobie powiem, na rolę gospodyni i jako gościa, jako pana posła, poproszę o zabranie głosu, a później przejdziemy do wypowiedzi poszczególnych członków radnych i do zaproszonych gości zwrócimy się z prośbą o ustosunkowanie się. Więc jeśli państwo pozwolicie, pan poseł Lubczyk, Nowoczesna. Niezrzeszony. To pana dopowiedź. Bardzo proszę, proszę wypowiedzieć. Przepraszam bardzo, ale ja nic nie słyszę, żeby ktoś coś mówił. Na razie w ogóle nie słyszymy wszyscy chyba, natomiast pan poseł ma kłopoty z wysłowieniem się. Czy pan poseł już jest gotowy? Poprosił, żeby mu dać szansę. Problemy techniczne, tak w sekundę. Proszę państwa, są problemy techniczne z połączeniem się z panem posłem. W związku z tym myślę, żeby szanować państwa czas, przechodzimy dalej. Widzę, że z wnioskiem formalnym wystąpił pan Paweł Mucha. Bardzo proszę. Przewodnicząca, Wysoki Sejmiku, ja tylko zwracam uwagę, że znowu mam wątpliwości proceduralne, dlatego że na samym początku tej dyskusji pan przewodniczący Rafał Rosiński zgłosił wniosek o skierowanie tej uchwały do komisji. W moim przekonaniu, jak taki wniosek pada, to powinien być poddany głosowaniu. Mógł być głos za, mógł być głos przeciwny. Natomiast myśmy uruchomili dyskusję po tym, jak padł wniosek formalny i go zupełnie zignorowaliśmy, tak? Więc tu pani przewodnicząca też, gdyby mogła to skonsultować ze służbami prawnymi, mam takie przekonanie, że albo dzisiaj mamy do czynienia z jakąś specyficzną sytuacją różnych potknięć formalnych, czego najlepszym przykładem było kilkuminutowe głosowanie na samym początku, albo jednak w ramach szukania większości, bądź to się ignoruje wnioski, tak, bądź to się proceduje w jakiś sposób niezrozumiały. To może być po głosie pana Lubczyka, bo co do głosu pana Lubczyka, to też zwracam na marginesie uwagę, że z ustawy o wykonywaniu mandatu posła senatora i z ustawy o samorządzie województwa też wprost wynika, że jeżeli poseł chce zabrać głos, to ma prawo zabrać głos, tak, w danym punkcie i nie jest to wolicjonalne, że my go dopuszczamy czy nie dopuszczamy do zabrania głosu. Natomiast no, bardzo bym prosił o wzmożenie też czujności nad tymi wszystkimi sprawami, bo wydaje mi się, że powołanie klubu Procentrum spowodowało to, że my dzisiaj będziemy godzinami debatować w sprawach, które statut i ustawa dość precyzyjnie rozstrzyga. Trzeba się pogodzić, że jest nowa sytuacja polityczna i szanujmy się wzajemnie, jednak działajmy zgodnie z prawem. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Wniosek formalny zostanie przegłosowany, jednak po wypowiedzi pana posła Radosława Lubczyka. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję pani przewodnicząca, że mogłem zabrać teraz głos na końcu, bo za chwilę muszę być w Sejmie, zaraz się będę wybierał do Sejmu, bo trwa posiedzenie. Szanowni państwo, pani przewodnicząca, po pierwsze chciałbym bardzo serdecznie pogratulować powstania nowego klubu w Sejmiku Procentrum wszystkim trzem radnych, którzy rzeczywiście ukierunkowani są na centrum i będą racjonalnie pracowali w sejmiku, będą próbowali rzeczywiście scalać merytorycznie to wszystko, co
co w sejmiku się odbywa. Ja też przysłuchuję się i przyglądam się dzisiejszej sesji, pani przewodnicząca. Ja chciałbym też może zaapelować, bo jednak w Sejmie jest 460 posłów i spotykamy się już tam na miejscu w Warszawie. Ja wiem, że idzie czwarta fala pandemii i rzeczywiście to jest jeszcze duży kłopot, ale po tych wszystkich dzisiejszych, po tej sytuacji, to może warto rzeczywiście się przejść na tryb już stacjonarny i pracować stacjonarny, ale to taka moja sugestia, parlament już od jakiegoś czasu tak pracuje. Szanowni Państwo, ja jeszcze raz powtórzę, bardzo się cieszę, że ten klub powstał. Mam nadzieję, że rzeczywiście to będzie duża zmiana merytoryczna, bo jednak pojedynczy posłowie albo posłowie niezależni, niezrzeszeni nie mają takiej mocy jak klub parlamentarny czy klub sejmikowy. I tutaj rzeczywiście mam nadzieję, że za chwilę będą uchwały skierowane przez ten klub do pracy w sejmiku. My też oczekujemy, w sensie my mówię o nas, o ludziach, którzy są w polityce, ale nie są w partii politycznej, bo ja przypomnę Państwu, że jestem osobą bezpartyjną, jestem w klubie parlamentarnym Koalicja Polska, PSL, USD, Konserwatyści, natomiast jestem osobą bezpartyjną, nie uczestniczącą w wojnie polsko-polskiej. I rzeczywiście klub Procentrum, jak samej nazwy mówi, ukierunkowuje się w centrum i rzeczywiście mam nadzieję, że te centrum da też sejmikowi taką możliwość pracy merytorycznej, a nie tylko przepychanek między prawą czy lewą stronę. Mam nadzieję, że również w sejmiku to, co powiedzieliśmy wspólnie na konferencji prasowej, i to kieruję słowa do zarządu, że jednak finansowanie całego województwa zachodniopomorskiego powinno się odbywać rzetelnie i racjonalnie. To, co dzisiaj powiedział Artur Wezgraj o miejscowości Dalęcino, zapewne Państwo nawet nie wiecie, gdzie to jest, ale tam nigdy żadne środki finansowe nie dotarły, a one mają takie same potrzeby, te małe gminy, jak Szczecin, Koszalin, Szczecinek czy inne miejscowości. Więc mam nadzieję, że ten klub rzeczywiście będzie pilnował tego, żeby pieniądze z Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego płynęły do wszystkich miejscowości proporcjonalnie do całej puli, jakie wydawane są przez Urząd Marszałkowski. Ja mam nadzieję, że będziemy się teraz częściej spotykali na sesji sejmiku, bo rzeczywiście tu odbywają się rzeczy, które są ważne dla naszego województwa. Ja utożsamiam się z naszym województwem, urodziłem się w Szczecinku i będę też dbał o ten region wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, czyli o te byłe województwo koszalińskie, bo dzisiaj widzimy, że te przekazywanie środków ewidentnie na tą stronę zachodnią, co jest również dobre, jest dużo większe niż na tą część wschodnią. Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, bardzo dziękuję za to, że mogłem zabrać głos teraz, a nie na końcu sesji. Mam nadzieję, że dzisiaj będziecie ciężko pracowali i pracowali na rzecz obywateli województwa zachodniopomorskiego. Ale jeszcze jedno zdanie jednak muszę powiedzieć, no bo po to się idzie do władzy, przynajmniej po to startuje się w wyborach, żeby mieć wpływ na władzę. Dzisiaj klub Procentrum jest trzecią siłą w sejmiku. Ja też jestem po rozmowach z szefostwem Platformy Obywatelskiej na szczeblu centralnym, jak i z szefostwem Koalicji Polskiej na szczeblu centralnym i mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy próbowali, żeby nie tylko być tak jak w niedawnym czasie pan Artur Wezgraj, radny Artur Wezgraj mówił dość jasno, że bycie statystą, nie po to się idzie do polityki. Do polityki się idzie po to, żeby mieć obowiązki, ale żeby mieć też wpływ na co
na to, na co wydawane są pieniądze, nasze pieniądze, bo te pieniądze, jak wiemy, w większości są z naszych podatków. Także też chciałbym Państwa poinformować, że będziemy próbowali mieć wpływ na to, co będzie się działo w zarządzie województwa zachodniopomorskiego. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za głos. Pani Przewodnicząca, dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Ja tylko chciałam powiedzieć, że takie epidemiologiczne wskazania co do formy prowadzenia sesji, no niestety, ale nie są przez panów posłów, że tak powiem, podejmowane, tylko przez inne gremia. Natomiast polityka samorządowość i aktywność zarówno w polityce, jak i w samorządowej pracy dla samorządów troszeczkę czasami potrafi się różnić. Ale mieliśmy wniosek formalny, mieliśmy wypowiedź pana radnego Muchy dotycząca wniosku formalnego w trakcie dyskusji, którą prowadzimy między innymi z udziałem pana posła, ale przysłuchujących się również państwa gości. Chciałabym prosić pana mecenasa Mazurkiewicza, żeby pomógł mi i dopowiedział, czy w tej chwili powinnam przeprowadzić ten głosowanie nad wnioskiem formalnym, czy dopuścić pozostałe osoby, panów zgłoszonych, pana Wojciecha Dorzynkiewicza, pana Artura Wezgraja i pana Michała Kamińskiego do dalszej dyskusji i pozwolić naszym gościom zabrać głos, do których zwróciliśmy się pisemnie o obecność, włącznie na specjalne życzenie pani Małgorzaty Jacyny-Witt, zapraszając panią prezes Hannę Mojsiuk. W związku z tym proszę pana mecenasa, żeby uprzejmy się wypowiedzieć. Tak, dziękuję bardzo za umożliwienie zabrania głosu jeszcze w sprawie procedury. Otóż, pani przewodnicząca, Wysoki Sejmiku, analizując treść aktualnie przyjętego statutu województwa, który opisuje nam procedurę odbywania sesji, przeprowadzania sesji oraz podejmowania uchwał, chciałbym podkreślić, że w aktualnym tekście statutu właściwie nie istnieje katalog wniosków formalnych. Jest rzeczywiście jedno miejsce, to jest paragraf 40 ustęp 8 statutu, z którego bardzo jednoznacznie wynika, że wnioskiem formalnym jest taki oto wniosek, kiedy to wnioskodawca projektu uchwały wycofuje go przed zarządzeniem głosowania przez sejmik. A zatem dokładnie ten przepis brzmi w ten sposób. Wnioskodawca projektu uchwały może go wycofać do chwili zarządzenia głosowania nad przedłożonym projektem przez sejmik. Wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest wnioskiem formalnym i jest rozpatrywany przez sejmik jako wniosek o zmianę porządku obrad. A zatem wniosek o skierowanie wniosku do komisji moim zdaniem nie jest wnioskiem formalnym. Tak przynajmniej wynika z analizy statutu. A zatem moim zdaniem jesteśmy dalej w punkcie procedowania tejże uchwały i w tej sytuacji uważam, że trwa debata i należałoby udostępnić mikrofon czy udzielić głosu pozostałym osobom zgłoszonym do wypowiedzi w ramach procedowania tego punktu porządku obrad. Dziękuję. Dziękuję bardzo i tą drogą pójdziemy. Wprawdzie jest następny do zgłoszony pan przewodniczący Wojciech Dorzynkiewicz. Nie wiem, czy chciałby coś do tego dołączyć, co powiedział, czy pozwoli wypowiedzieć się innym, bo z niecierpliwością czekamy przede wszystkim na wypowiedź przedstawicieli LOT-u i pani Hanny Mojsiuk. Panie przewodniczący, czy pan chciałby coś istotnego wnieść? Pani przewodnicząca, ja tylko krótko odniosę się do argumentów, które może to nie były argumenty, ale do słów pani przewodniczącej Małgorzaty Jacyny. Tak, bo to w rozumieniu. Ale jakbyśmy mogli, panie przewodniczący, w tą dyskusję w jakiś sposób taki logiczny poprowadzić. Wypowiedział się pan jako wnioskodawca, powiedział pan, co jest istotą tego i pozwólmy wypowiedzieć się innym osobom. Pani Małgorzata Jacyna-Witt też się wypowiedziała i pozwólmy wypowiedzieć się pozostałym osobom i posłuchajmy przede wszystkim. Później jako wnioskodawca pozwolę panu, żeby pan to podsumował. Zgadzamy się? Okej. Okay. To pan Artur Wezgraj, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, na każdą uchwałę można spojrzeć na kilka sposobów albo w różnym kontekście.
Jeden kontekst został tutaj przytoczony przez pana przewodniczącego Rafała Rosińskiego. Był to kontekst jakby oddziaływania władzy publicznej na decyzje biznesowe firmy jakiejkolwiek, czyli spółki akcyjnej w tym przypadku, które według jego tezy, i ja się z nią oczywiście zgadzam, jest w ogóle niedopuszczalne. Oczywiście wszystkie po przykłady, które pojawiły się potem dotyczące cen paliwa, dotyczące cen biletów kolejowych, to są przykłady, które jakby potwierdzają to. Zawsze jest tak, że jak urzędnicy próbują prowadzić urzędnicy, a my tu w takiej trochę formie występujemy, prowadzić biznes w imieniu biznesmenów, to prowadzi tylko do nieszczęścia i do strat, które ci biznesmani jakby ponoszą. Jest też inny mechanizm, który pozwala na to, by wpływać na ceny biletów. To są mechanizmy związane z uchwałami, które podejmujemy w zakresie dofinansowania tych biletów. Czyli nie mówimy przedsiębiorcy, weź sobie tam, obniż cenę, tylko mówimy tak, chcemy, żeby na przykład uczniowie jeździli MZK albo ludzie wiekowi jak na MZK za bilety, mieli bilety o połowę tańsze. Wtedy uchwalamy w naszym budżecie dopłaty do biletów dla określonej grupy, nie do firmy, tylko do biletów dla określonej grupy społecznej. I tak przecież robi się też i w kolejach, tak się robi również w przejazdach, które obsługuje w jakimś sensie województwo, czyli mówię o przewozach regionalnych. Więc to jest jedyna ścieżka, w której możemy wpływać na ceny biletów poprzez dopłaty do tych biletów, nie dopłaty do przedsiębiorstw, bo tu słusznie padła uwaga, że to wtedy byłoby naruszenie konkurencyjności. Ale jest jeszcze jeden kontekst taki. Otóż jakby przyjmujemy zupełnie tak na wiarę, bo to tak ładnie zabrzmiało, że my będziemy grali tutaj o ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego, że musimy zapewnić mieszkańcom tanie podróżowanie, czyli zwiększyć liczbę przewozów, liczbę przelotów. Ale jak popatrzymy na nasze polityki regionalne również, to jednym z najważniejszych i również wspieranych przez Unię Europejską, a właściwie preferowanych przez Unię Europejską, jest polityka dotycząca ochrony środowiska. Już od dawna mówi się, że powinno ograniczyć się loty samolotów, ponieważ one bardzo silnie wpływają na emisję CO2. I w gruncie rzeczy taką uchwałą czy taką polityką my działamy przeciwko środowisku. Ja rozumiem, że z punktu widzenia interesu osobistego każdego z nas, kto chciałby dotrzeć do Warszawy, to cena biletu jest jakby najważniejsza, bo nam po prostu oszczędza w portfelu. Ale z punktu widzenia interesu społecznego to niekoniecznie musi być prawda. Z punktu widzenia interesu społecznego, rozumianego szerzej, może powinno być tak, że bilety powinny być bardzo drogie. Ja wiem, że to nie jest popularne twierdzenie, ale może powinny być bardzo drogie, tak żeby ograniczyć liczbę przelotów nad naszym krajem czy nad całą Europą, aby nie emitować CO2. I takie programy dzisiaj bardzo silnie powstają w świecie, a właściwie bardziej w Europie, które rozważają, w jaki sposób zmienić komunikację lotniczą, jak ją ograniczyć, żeby nie emitować CO2, czyli żeby chronić środowisko. Więc przyjmowanie tej uchwały, przyjmowanie tego apelu jakby jest, przepraszam panie przewodniczący Dorzynkiewicz, ale jest jakby takim strywializowaniem w ogóle problemu i spojrzeniem na to tylko z takiej jednej, bardzo partykularnej strony, takiego z poziomu takiego partykularnego interesu. Nam chyba nie przystoi takie rzeczy. Nam nie przystoi, żebyśmy rzucali się na jakiś temat, który wydaje się oczywisty, bez szerszej analizy. Stąd wniosek pana radnego Rosińskiego, z którym się nie zgadzam, żeby było jasne, odesłanie do komisji, ma rację bytu, a nie zgadzam się dlatego, że uważam, że tę uchwałę powinniśmy odrzucić w całości w poczuciu odpowiedzialności za to, co robimy. Ale skoro nie ma takiej woli, żeby odrzucić, nie jesteśmy pewni, jaki będzie wynik głosowania, to chociaż ten taki półśrodek, jakim jest odesłanie do komisji, do dalszej analizy i oceny, co tak naprawdę my chcemy osiągnąć w
szerszym kontekście niż kieszeń każdego z podróżujących jest wnioskiem absolutnie słusznym. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Z wnioskiem formalnym zgłosił się pan Paweł Bosz. Panie radny, ponieważ no, jako gospodarz dzisiejszego tego posiedzenia zaprosiliśmy gości, jeśli pan pozwoli, to przed tym wnioskiem formalnym prosiłabym jednak, żeby może zabrali głos zaproszeni goście, bo jest to, że tak powiem, jakiś ukłon w stosunku i konsekwencja w stosunku do tego, z czym wystąpiliśmy. Chciałbym się do tego przychylić, natomiast moim zdaniem my jesteśmy jednak na jakimś absolutnym absurdzie dzisiaj w tym procedowaniu. Czy myśmy uchylili regulamin sejmiku jako taki? Czy paragraf 19 regulaminu sejmiku obowiązuje? Czy w tym paragrafie 19 jest ustęp 2, punkt 5? Czy dalej obowiązuje paragraf 19, ustęp 4? Bo mam takie przekonanie, że absolutnie działamy nieregulaminowo i mamy do czynienia z jakimś absolutnym chaosem organizacyjno-merytorycznym co do przebiegu sesji. Natomiast oczywiście, pani przewodnicząca, jeżeli dalej wbrew regulaminowi procedujemy, to nie widzę przeszkód, żeby się wypowiedzieli też goście. I też chciałbym się w tej sprawie wypowiedzieć merytorycznie. Natomiast nie jest tak, że nie mamy wniosków formalnych, bo wnioski formalne są przewidziane w regulaminie. To jest uchwała sejmiku i tam jest wprost przepis, który o tym stanowi, że sejmik postanawia o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego głosu przeciwnego. Jeżeli mamy procedować zgodnie z prawem, to powinniśmy przestrzegać przyjętego naszą uchwałą też regulaminu sejmiku. Ja tu z ogromnym szacunkiem do gości, z chęcią ich wysłucham, natomiast mam prośbę, żeście państwo w tak zwanym międzyczasie sięgnęli do dokumentów, które w ogóle konstytuują nasze obrady i żebyśmy zaczęli działać formalnie, poprawnie, bo niestety uległo to jakiejś kompletnej dezorganizacji. Zwracam uwagę na uchwałę sejmiku, ja nie mam wiedzy, żeby ona była uchylona, numer 9/103/19 sejmiku województwa z dnia 12 września 2019 w sprawie uchwalenia regulaminu sejmiku województwa zachodniopomorskiego i na całą treść paragrafu 19 w szczególności tego regulaminu. No jeżeli służby prawne sejmiku zadadzą sobie ten trud, to na pewno tutaj pani przewodniczącej słusznie w tej sprawie doradzą. Dziękuję bardzo. W związku z tym wykorzystamy ten właśnie paragraf 19, punkt 5, ale teraz oddamy, że tak powiem, głos naszym gościom, a później pod głosowanie przedstawię tąże propozycję wniosku formalnego. Wśród nas przysłuchuje nam się pan prezes portu lotniczego Goleniów, pan Maciej Dziadosz i pani prezes Północnej Izby Gospodarczej, pani Hanna Mojsiuk. Może prosiłabym pana prezesa pierwszego o włączenie się do naszej dyskusji. Czy chciałby coś wnieść do tego, co dotychczas zostało powiedziane? Dzień dobry. Czułem się wcześniej. Dzień dobry pani przewodnicząca, szanowni państwo radni. Port lotniczy, ciężko nam się wypowiadać w sprawie cen biletów. No bo to, że tak powiem, no nie. My cieszymy się, że samoloty są pełne i to oczywiście jest dla nas dobra oznaka. Mogę zagwarantować, że zabiegamy o to, żeby połączenia zwiększały intensywność lub były podmieniane samoloty. Interweniujemy u przewoźnika, jeżeli obserwujemy takie zjawisko. Oddźwięk na tej interwencji jest różny, ale generalnie no, staramy się działać, jeżeli widzimy, że te samoloty są pełne i rzeczywiście tutaj wówczas te ceny biletów są znaczne i można powiedzieć, że one są wysokie. Jednak bierze to się właśnie z tego faktu, że samoloty są praktycznie pełne, a latają samoloty 78-miejscowe w komunikacji dwa razy dziennie i na dzień dzisiejszy jest to niewystarczające. Pewnego rodzaju oddźwiękiem na nasze interwencje, łącznie z interwencją komisji, jest zmiana polityki cenowej, którą można zauważyć w cenniku, który obecnie został
załączony do strony bookingu Polskich Linii Lotniczych LOT, jak również to, że zostało dołożone trzy połączenia w środku dnia. Czy jest to wystarczające? W naszej opinii nie. Zabiegamy o to, aby tych połączeń było więcej i również mogę Państwa zapewnić, że zabiegamy o to, aby się pojawili inni przewoźnicy. Jednak na trasie do Warszawy jest pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć monopol, ale no niestety tak to wygląda w tej chwili i przewoźnicy inni nie są zainteresowani operowaniem na tej trasie. Tu jest problem. Oczywiście powiem Państwu tak, że głos, który się pojawia i który wywołuje dyskusję i który odbija się gdzieś echem w ogólnych przekazach, również jest pomocny, ponieważ on właśnie tych przewoźników, którzy może wahają się nad tym, czy rozpocząć takie operacje, czy nie, jest takim głosem za, ponieważ mówi o tym, że te ceny są znaczące. Tylko nikt na pewno nam nie zagwarantuje, że jak wejdzie inny przewoźnik, będzie miał znacznie niższe ceny. Ten inny przewoźnik, który operował dużym samolotem i przy operacjach tak zwanym samolotem o znacznej ilości miejsc, a ich jest 190, to rzeczywiście te ceny są niższe. Jednak trzeba nazbierać więcej pasażerów, żeby te ceny niższe się utrzymywały. Ale wierzymy w to, że takie możliwości będą i chcę zapewnić, że jako zarząd lotniska zabiegamy o to, żeby zwiększać ilość połączeń, które jest realizowane przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Zabiegamy również o to, aby na istniejących połączeniach zmieniać flotę na większą, co jednoznacznie wiąże się z tym, że te ceny biletów, chociażby wyjściowe, są niższe, jak również no, zabiegamy o to, żeby się pojawił inny przewoźnik. Zobaczymy, jakie będą tego efekty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No to dała się dość duża, że tak powiem, nadzieja, że przy zwiększeniu ilości lotów i zwiększeniu gabarytu samolotów rozumiem, że te ceny mogłyby ulegać obniżeniu. Jeszcze drugi nasz gość, pani prezes Hanna Mojsiuk. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Szanowni Panie Marszałku, Szanowni Państwo Radni, Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Pani Pośle. Bardzo mi miło, że zostałam zaproszona na posiedzenie Sejmiku. Północna Izba Gospodarcza, którą reprezentuję, wystąpiła z apelem do premiera Morawieckiego i do wicepremiera Sasina odnośnie ważnej sprawy związanej z połączeniami do stolicy, bo ta tematyka pojawiała się wielokrotnie na posiedzeniach naszej Rady. Nasi przedsiębiorcy wielokrotnie zwracali uwagę, że płacą za dużo za bilety do stolicy. Biznes, żeby latać wysoko, potrzebuje sprawnych, dynamicznych i relatywnie tanich połączeń komunikacyjnych, bo nie da się prowadzić rozmów biznesowych tylko online, choć oczywiście w dużej mierze, jak sami dzisiaj też widzimy, przyzwyczaiła nas do tego pandemia. Cieszę się, że ten temat został tak szeroko poruszony w takim właśnie gremium, bo oczywiście można mieć różne opinie co do apeli. Niektórzy marginalizują te apele, ale te apele też powodują, że my o tym wszyscy rozmawiamy. Wiadomo, że w naszym województwie chcemy przyciągnąć inwestorów, partnerów do wymiany gospodarczej i wspólnych biznesów, ale jesteśmy niestety ulokowani w odległości znacznej od stolicy i walczymy o to, żeby od Szczecina odkleić tą łatkę w peryferii kraju, gdzie się nie opłaca inwestować. I nie uda się tego zrobić w 100%, jeżeli nie będziemy dysponowali sprawnymi połączeniami i lotniczymi, i kolejowymi, bo
obecnie dotarcie do miasta inną drogą niż komunikacja samochodowa, to jest duży problem. I żeby nasz region się rozwijał, konieczne są wygodne i tanie destynacje w różne strony. Oczywiście można byłoby się zastanawiać, jakie są różne drogi. Oczywiście słusznie tutaj zauważono, że można byłoby wprowadzić drugiego operatora, co mogłoby oczywiście spowodować, że te bilety były tańsze, bo przecież już tak było, jak Ryanair obsługiwał, no to wtedy te ceny były relatywnie tańsze. Oczywiście przyznam tutaj rację, że mamy świadomość, że to jest spółka prawa handlowego, jest to firma komercyjna, ale z drugiej strony jest to też spółka, która ma udziały Skarbu Państwa. Należy na ten problem spojrzeć właściwie z wielu poziomów i cieszy mnie ta dyskusja, bo to oznacza, że dla nas wszystkich jest to ważne, tak samo jak dla przedsiębiorców, żeby jak najszybciej i w miarę możliwości tanio dostać się do Warszawy. Także ja jestem zainteresowana na pewno tym, co mówił prezes tutaj lotniska w Goleniowie, żeby wprowadzić również drugiego operatora. Ciekawa jestem też oczywiście stanowiska LOT-u. Z tego, co wiem i tutaj słyszeliśmy, ceny zostały obniżone, czyli można powiedzieć, że w jakim sensie te apele zostały w jakiejś tam części usłyszane. Ja jeszcze raz dziękuję tutaj za możliwość wystąpienia i podzielenia się tutaj naszymi opiniami. Mam nadzieję, że ten temat będzie pozytywnie w niedługim czasie rozwiązane. Mówię też również o połączeniach, jeżeli chodzi o transport kolejowy, bo na dzień dzisiejszy to też jest poważny problem. 7-8 godzin jazdy do Warszawy naprawdę nie zachęca, żeby korzystać z tego środka lokomocji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wzbogacenie o wiedzę naszych gości. Przechodzimy do rozpatrzenia wniosku formalnego, jaki zgłosił Pan Radny. Nie ma przedstawiciela PLL LOT? Nie ma. Niech się Państwo stety... zaprosiliście, czy nie? Tak, zaprosiliśmy, nie podłączył się. Okej, rozumiem. Nie podłączył się. Proszę Pana Radnego Pawła Muchę o sformułowanie ponownie wniosku formalnego treści. Proszę Pana Radnego Pawła Muchę. Pani Przewodnicząca, moim zdaniem ten wniosek sformułował Pan Radny Rosiński na samym początku naszej dyskusji, co ale potem pan był zgłosił wielokrotnie... wnioskiem formalnym, także teraz do Pana się zwracam. Bardzo proszę. Ale Pan Radny Rosiński się zgłosił z wnioskiem formalnym o odesłanie projektu uchwały do komisji. No to wprost wynika z jego wypowiedzi, więc był to wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do komisji, a z regulaminu sejmiku wynika, że taki wniosek powinien być natychmiast poddany głosowaniu. Można dopuścić głos za i głos przeciwny, więc od jakichś kilkunastu minut, jeżeli nie kilkudziesięciu, procedujemy łamiąc regulamin sejmiku. Panie Radny, już to wszystko słyszałam i przed chwilą za Pana zgodą dopuściłam do głosu między innymi naszych gości, mówiąc o tym, że po wystąpieniu gości zaraz będzie przegłosowany wniosek formalny. Wniosek formalny dotyczył odesłania tematu do komisji merytorycznych. W związku z tym bardzo proszę o rozpoczęcie głosowania nad wnioskiem formalnym. Tego wniosku nie ma już teraz odniesienia. Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest za skierowaniem do komisji tematu, który był przed chwilą omawiany? Kto jest z Państwa za? Wszyscy Państwo się podłączają również kamerkami. Bardzo proszę.
Kto jest przeciw? Za jesteśmy. Kto jest przeciw? To kogoś, dwie osoby nie oddały głosu. Pani przewodnicząca, przepraszam. Jeszcze bo... liczymy, przepraszam, jest jeszcze ten, no. Pan tylko sekretarz może się włączyć. Tak, ja właśnie chciałbym, ponieważ Artur Nycz ma problemy z głosowaniem. On mówi, że jest przeciw, ale nie jest w stanie tego zrobić przez... Tak, piszemy. Tak, jeszcze jedna osoba, która jest... Pan Wielodzielski, nie widać mnie, ale jestem przeciw. Okej, okay, jest, jest. Jeszcze nie widać pana Niedzielskiego, jest przeciw, czyli następne dwie, czyli 14 osób jest za przekazaniem do komisji, 16 jest przeciw. W związku z tym możemy dalej obradować nad wnioskiem, ponieważ przekazanie do komisji nie nastąpi. Do głosu zgłosił się pan Michał Kamiński, bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Takie pytanie stricte techniczne. Czy nasz apel, apel samorządu województwa zachodniopomorskiego może narazić na utratę jakichś dóbr wizerunku spółki? To jest pytanie w zasadzie doradcy prawnego. I czy może narazić nas na, czyli samorząd na proces cywilny? Panie radny, nie wiem, doradcy prawnego sejmiku, tak? Ja myślę, że radcę prawnego sejmiku w tej chwili no, nie mogę obciążać tego rodzaju odpowiedzią natychmiastową. Rozumiem, że zostanie to zgłoszone i taką odpowiedź pan w odpowiednim, właściwym czasie dostanie. No, w tej chwili myślę, że pan mecenas Stefan Mazurkiewicz sobie zapisał to pytanie. Dziękuję bardzo. Następny w pytaniu, następny jest pan Zbigniew Wojecki. Bardzo proszę. Ja zgłaszałem się, pani przewodnicząca, do dyskusji nad projektem uchwały, który mamy procedować, więc jeśli jest ten czas, to chciałem krótko powiedzieć od siebie. W zakresie apelu, który będzie procedowany, chciałem przedstawić swoje stanowisko, że jako radni województwa powinniśmy bardzo mocno rozważać i wyważać apele, ponieważ musimy też wykazać się wiedzą z zakresu prawa handlowego. Jako radni mamy obowiązek posiadać również taką wiedzę i proponować spółkom prawa handlowego obniżki ceny za jakiekolwiek usługi jest moim zdaniem takim apelem niepoważnym. Ja rozumiem zdanie pani prezes Hanny Mojsiuk, gdzie ma interes w imieniu przedsiębiorców występować o taki apel albo mieć stanowisko, żeby LOT obniżał ceny biletów. Ja bym tylko zapytał, czy pani prezes na apel innych osób, które chciałyby kupować usługi, na przykład u pani prezes, jeśli chodzi o jej zawodową działalność, czy to byłoby śmieszne proponować pani prezes, aby obniżała ceny produktów, którymi tak naprawdę handluje na co dzień, czyli produktów samochodów osobowych. Moim zdaniem jako radni nie możemy aż tak głęboko wkraczać w sferę spółek prawa handlowego i namawiać spółki, aby obniżały ceny, a jeszcze podpisywać się jako radni w ramach apelu. Ja rozumiem, że jestem oczywiście za każdym apelem, aby wszyscy obniżali ceny swoich usług, ale nie możemy doprowadzić do abstrakcji, do absurdu, gdzie my jako radni mamy za zadanie reprezentować również i prawo. Czyli prosiłbym o rozwagę przed głosowaniem, ponieważ jak można przedsiębiorcę lub też spółkę prawa handlowego, który jest nastawiony na zysk, namawiać, aby albo wymuszać, aby obniżał ceny biletów. Oczywiście każdy by chciał, żeby wszyscy obniżali ceny swoich usług, ale ja jako radny na pewno będę głosował w taki sposób, aby nie wkraczać w kompetencje spółek prawa handlowego, bo dla mnie jest to absurdalna prośba, aby kogoś prosić,
w imieniu mieszkańców, aby obniżał cenę. To tak samo jakbym prosił w sklepach spożywczych, aby obniżyli ceny za produkty. To tak, tak się nie da po prostu. Tak się po prostu nie da i dajmy szansę spółkom prawa handlowego realizować swoje zadania, a wynik głosowania zobaczycie Państwo, jak będę głosował. Oczywiście jestem przeciwko takim apelom. Ja oczywiście chciałbym apelować o różne zagadnienia, o różne sfery życia publicznego, aby organy mogłyby inaczej pracować. Tu można apelować. Oczywiście do samorządów można apelować do rządu, można apelować do władzy publicznej, ale nie do spółek prawa handlowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Następna osoba do głosu, pani Małgorzata Jacynawi. Tylko chciałam powiedzieć, że przywoływana dzisiaj do przestrzegania regulaminu to pod uwagę paragraf 18, punkt 7, punkt 1, 2 przez 3 zostawiam Państwu. Pani Małgorzata Jacynawi. Ja nie słyszałam, o czym mówiła pani przewodnicząca, bo głos się zawieszał. Paragraf 7, 18 polecam, punkt 1, 2 i 3. I że co? I przeczytać, proszę. Ale to ja w tej chwili zapraszam się panią do głosu, proszę panią. Dziękuję, no, dziękuję bardzo. Właśnie. Proszę Państwa, z dużym zainteresowaniem słucham tej dyskusji, zarówno wypowiedzi radnych, jak i naszych gości. Niestety nie ma z nami przedstawicieli PLOT, nie wiem na jakiej zasadzie Państwo zapraszaliście, dlaczego nie ma. Natomiast ani głos pana dyrektora lotniska nie jest tutaj głosem miarodajnym, dlatego że nie jest reprezentantem, nazwijmy to beneficjenta naszego projektu uchwały, ani tym bardziej, jak się okazuje, pani prezes Północnej Izby Gospodarczej. Ja liczyłam na to, że pani prezes Północnej Izby Gospodarczej wypowie się jako przedsiębiorca, czy jako osoba, która rozumie, czym jest wolny rynek i czym jest działanie na wolnym rynku. I to, że przedsiębiorcy, decyzja jest dla przedsiębiorcy drugiego pewnego rodzaju świętością. Oczywiście można negocjować warunki kontraktu, no ale generalnie nie wolno dyskutować czy oceniać drugiego przedsiębiorcy. I tutaj dziwię się takim głosom z Północnej Izby Gospodarczej, głosom przedsiębiorców, apelujących do przedsiębiorców o obniżenie ceny. Tutaj bardzo słuszny był głos pana radnego Chojeckiego o ewentualnej obniżce ceny Mercedesa na przykład dla przedsiębiorców. Przecież możemy mieć niższą cenę wtedy, pani prezes, i będziemy mogli tymi Mercedesami po o wiele niższych kosztach jeździć do Warszawy, więc nie będzie żadnego problemu. Nie wiem już o innych przedsiębiorcach z Północnej Izby Gospodarczej, którzy także mogliby nam obniżyć ceny i w związku z tym za chwilę będziemy apelować do siebie nawzajem o obniżanie cen, co jest totalnie bez sensu, proszę Państwa, co podkreślam po raz kolejny i po raz wtóry. Natomiast tak jak tutaj wielokrotnie powiedziano, tego typu apele do firm przez samorząd, mało tego, który tak naprawdę żyje z firmy, bo my jesteśmy, pamiętajmy o tym, pracownikami przedsiębiorców. Nam przedsiębiorcy z wypracowywanej marży płacą nasze pensje poprzez odprowadzane podatki, poprzez PIT, CIT, my akurat mamy udział w CIT-cie. W związku z tym, będąc tymi pracownikami przedsiębiorców, proszę Państwa, więcej pokory, mniej tej bufonady, którą tutaj dzisiaj słyszeliśmy w wykonaniu części radnych. Spokojnie podchodźmy do różnego rodzaju działań przedsiębiorców, a także do firm będących spółkami Skarbu Państwa, bo jak widać, te firmy bardzo dobrze funkcjonują. Ja tak myślę, że z równym powodzeniem Platforma Obywatelska mogłaby zaapelować na przykład do Lufthansy, żeby zorganizowała tutaj linię komunikacyjną pomiędzy Szczecinem a Warszawą i na przykład za 10 zł za bilet. Myślę, że ten apel byłby w przypadku Platformy Obywatelskiej o wiele lepiej zrozumiany przez wyborców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan marszałek Olgier Geblewicz, bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja dziękuję Pani Przewodnicząca za głos. I ja po pierwsze chciałbym wyrazić ubolewanie, że po raz kolejny my się zajmujemy zamiast istotą sprawy, to takimi różnymi przepychankami
natury statutowej. I apelowałbym do wszystkich radnych, żebyśmy nie doktoryzowali się w statucie, tylko po prostu albo chcemy o czymś dyskutować, albo nie chcemy, żebyśmy nie wykorzystywali wniosków formalnych, bo można oczywiście paraliżować pracę, w szczególności w sesji online, to jest znacznie łatwiejsze, przerywając sobie, robiąc po każdym wystąpieniu na przykład wniosek formalny, który sprowadza się do tego samego, a mianowicie czy mamy na ten temat, w mojej ocenie bardzo ważki z punktu widzenia wszystkich mieszkańców, dyskutować czy też nie. Chciałbym powiedzieć, szanowni państwo, co do kwestii tej, że przede wszystkim bardzo żałuję, że nie ma dzisiaj z nami przedstawicieli naszego narodowego przewoźnika, kim jest LOT, bo na pewno to by pozwoliło być może dopracować bardziej to stanowisko, być może zrozumieć też filozofię budowania kalkulacji cenowych ze strony naszego narodowego przewoźnika. Uważam, że rzeczywiście po tych głosach, które usłyszałem, adresat powinien zostać zmieniony, a więc adresatem powinien być rząd polski. Bo jeżeli spojrzymy na całość bardzo skomplikowanego procesu pewnego wykluczenia Pomorza Zachodniego, to w zasadzie wszystkie nici prowadzą do rządu. Natomiast to, że poszczególne spółki Skarbu Państwa albo przedsiębiorstwa, albo agencje mają wpływ na to wykluczenie, to jest oczywiste. No przed sekundą mieliśmy jeszcze wielką dyskusję na terenie całej Polski dotyczącą, ogólnopolską, dotyczącą tego, że Agencja Żeglugi Powietrznej za zgodą pana ministra Horały postanowiła dwukrotnie podnieść swoje stawki dla wszystkich lotnisk, co by zabijało lotniska regionalne i zabija, i bo efekt byłby taki, że oczywiście możemy mówić, że to jest rynek konkurencyjny, tylko prawda jest taka, że PAŻP jest monopolistą, porty lotnicze są monopolistą w Warszawie, chciałbym to jasno, wyraźnie powiedzieć, bo gdybyśmy mówili o każdym innym połączeniu, to moglibyśmy mówić o wolnym rynku i tutaj troszeczkę uwaga do wszystkich tych, którzy konkurencyjność parę razy odmienili. Otóż nie, szanowni państwo, konkurencyjności nie ma, ponieważ lata się tylko i wyłącznie do Warszawy, Okęcia, gdzie mamy pełen monopol ze strony firmy państwowej, jaką jest przedsiębiorstwo Porty Lotnicze, które działają w porozumieniu z kolei z naszym narodowym przewoźnikiem, również w dużej mierze monopolistą na polskim niebie, jakim są porty lotnicze. Dlaczego mówię w dużej mierze monopolistą? Ponieważ do Warszawy nie mamy konkurencyjnego połączenia. Dlaczego? Dlatego, że Ryanair został wygoniony z tego połączenia podniesieniem mu stawek nie tutaj w Goleniowie, w Szczecinie, gdzie mamy wpływ na port lotniczy, bo jesteśmy jako strona samorządowa większym udziałowcem, tylko poprzez to, że zostały zmienione drastycznie stawki w Warszawie Okęciu. Więc po pierwsze, pierwsza zasadnicza uwaga. Zgoda na to, że mój wniosek, postulat do wnioskodawców, żebyśmy zmienili adresata. Uważam, że to będzie we wspólnym interesie, będzie się to wpisywało w głosy wszystkich sił politycznych, które dotychczas zostały zwerbalizowane. Rzeczywiście adresatem powinien być rząd, w którego gestii, jeszcze raz powtarzam, są PAŻP, jest przedsiębiorstwo Porty Lotnicze i jest duża część udziałów w naszym porcie lotniczym i odpowiedzialność za procesy inwestycyjne tu leżące, które się cały czas nie posuwają do przodu, jest wreszcie narodowym przewoźnikiem, jest wreszcie właścicielem narodowego przewoźnika, jakim są Porty Lotnicze, w chwili obecnej monopolistą na połączeniu z Warszawą. I to jest pierwsza moja uwaga. Druga moja natomiast uwaga jest następująca, szanowni państwo, bo jak państwo wszyscy doskonale wiecie, każdy, kto prowadzi biznes, każdy, kto prowadzi jakąkolwiek działalność, prowadzi bardzo różną działalność. To znaczy ma... Ty o tym nie wiesz. Nie radna jakieś ma problemy natury nerwowej. Prosiłbym o to, żeby mi nie przerywać, bo ja pani bardzo cierpliwie słuchałem. Więc każda z firm, która prowadzi działalność w określonych kategoriach produktów lub usług, oferuje różne stawki z różnych powodów. Znaczy, i w związku z tym ma część produktów bardziej dochodowych, ma część produktów mniej dochodowych. W związku z tym chciałbym również zapytać dzisiaj na przykład przedsiębiorstwo LOT,
czy wszystkie linie, które obsługuje, czy daje taką gwarancję pan prezes na piśmie, że wszystkie linie, które obsługuje, są dochodowe? Bo my dzisiaj się strasznie martwimy o dochodowość przedsiębiorstwa i tutaj doktoraty słyszałem ekonomiczne, a ja jestem w 100% pewien, że nie wszystkie linie, które LOT obsługuje, są dochodowe. A my dyskutujemy tylko i wyłącznie o tym, że naszą racją stanu zachodniopomorską jest dostęp komunikacyjny naszych mieszkańców, a więc ilość połączeń, a ona jest wciąż naprawdę żenująca i to tu trzeba wspierać wszystkich biznesmenów, bo każdy doskonale wie, że jeżeli samolot startuje o 9.30 z Goleniowa i ląduje o 10.30, o tym również powinniśmy z LOT-em rozmawiać, to ktoś jest o 11 czy 12, a więc w zasadzie pod koniec dnia roboczego w Warszawie i nie jest w stanie załatwić żadnych istotnych biznesów. I to jest problem, bo chociażby port w Katowicach ma dwa połączenia o tej samej godzinie 6.30 rano. Proszę sobie sprawdzić siatkę połączeń. I tutaj jesteśmy, powinniśmy na ten temat dyskutować i lobbować. A z drugiej strony, tak jak powiedziałem, czy ma wszystkie linie rentowne, bo na pewno nie ma. I już zupełnie kończąc, powiem tak, ja nie rozumiem naprawdę tego, co się dzieje z tym sejmikiem. Ja jestem od roku 2006 radnym sejmiku. Przez wiele lat, przez 8 lat, te słynne 8 lat, rządziła Platforma Obywatelska. I my w takich rzeczach, jak zachodniopomorska racja stanu, jak walka o naszych mieszkańców, o ich lepszą dostępność komunikacyjną również, podejmowaliśmy adresy w stronę rządu polskiego, w stronę firm, które operują, spółek Skarbu Państwa, które operują na naszym terenie niejednokrotnie. I nikt się tego nie bał. Ja nie rozumiem, co się stało z tym sejmikiem, że państwo tak bardzo boicie się dyskusji, że dwukrotnie już dzisiaj próbujecie jej zapobiec. Dwoma wnioskami. O zmianę porządku obrad i o odesłanie do komisji. Naprawdę nie lękajcie się, szanowni państwo. Jesteście po to, żeby walczyć o interesy tego regionu. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Ad vocem pani Małgorzata Jacyna-Wity. To tyle, przypominałam przedtem paragraf 18, to teraz jeszcze 17 punkt 8. Bardzo proszę. Ja liczę na to, że pani przewodnicząca każdemu będzie przypominać ten punkt. Tak. Natomiast panie marszałku, ja rozumiem pana wypowiedź, natomiast chyba nie do końca odniósł się pan do tych, którzy mówili o cenach biletów, bo po pierwsze nie mamy prawa na ten temat się wypowiadać, a po drugie my nie obliczamy i nie wyliczamy racjonalności tych połączeń, tylko mówimy o pewnej polityce finansowej firmy. Ja akurat prowadzę firmę od 30 lat, więc na ten temat mogę dużo powiedzieć w przeciwieństwie do pana marszałka, więc politykę finansową każda firma kształtuje według określonych założeń, kryteriów i tak dalej. Tutaj no nie my będziemy o tym w tym momencie, panie marszałku, dyskutować, bo każda z firm ma do tego absolutne prawo, tak aby na koniec to się spinało, nie zawsze zyskiem niestety, dlatego że też funkcjonujemy na rynku zewnętrznym. Natomiast co do lotów, to tutaj także jest istotna sprawa, że my nie jesteśmy jakby niezależni od czynników zewnętrznych, bo poza lotniskiem w Goleniowie, to potem ten samolot jeszcze ląduje albo startuje w Warszawie na lotnisku, które jest bardzo obłożone, w związku z tym nie zawsze jest możliwość takiego ustawienia lotów, aby móc kontynuować większą liczbę lotów ze Szczecina do Warszawy, co także jest szalenie istotne i dlatego będziemy budować w tej chwili centralne lotnisko w centrum w centrum Polski, które będzie w stanie obsłużyć wszystkie loty i wszystkie potrzeby Polski. Bardzo się z tego zresztą cieszę i myślę, że państwo także z dużą satysfakcją patrzycie na wyzwania cywilizacyjne, które podejmujemy jako Prawa i Sprawiedliwość w tej chwili, jeśli chodzi o zabezpieczenie komunikacyjne, właśnie to lotnicze, które nam jest niezbędne nie tylko w ruchu pasażerskim, ale przede wszystkim w ruchu towarowym. Także naprawdę spokojnie, panie marszałku, dyskusja jest nam potrzebna, tylko że nie dyskusja na temat biznesu temat polityki finansowej. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Ad vocem do wypowiedzi rozumiem pani Małgorzaty Jacyny-Wit, pan Rafał Rosiński, tak? Dobrze rozumiem? Źle, pani przewodnicząca, ad vocem, bo nie zdążyłem, ad vocem do pana marszałka. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowny sejmiku,
To znaczy chciałbym tu sprostować, bo myślę, że tak bezpośrednio do mnie te słowa padły pana marszałka. No nie chodziło w jakiś sposób o bojkotowanie obrad Sejmu czy niedziałanie na rzecz mieszkańców, tylko myślę, że ten mój wniosek formalny był zasadny, co pan marszałek to potwierdził, gdyż jakby to skierowanie sam nawet tutaj stwierdził, że należałoby jakby apel skierować nie do tego adresata. Stąd moje tutaj wyjaśnienie i taki wniosek postawiony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do głosu napisał się pan radny Paweł Mucha. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoki Sejmiku, cała ta sytuacja i ta debata no, świadczy o braku odpowiednich działań zarządu województwa. My w trakcie debaty dowiadujemy się, że pogląd marszałka, który chyba teraz ad hoc to czyta, jest taki, że adresatem tego apelu nie powinny być polskie linie lotnicze LOT, tylko adresatem tego apelu powinien być polski rząd. Natomiast ja się pytam, jakie w ogóle w tej sprawie podjął działania marszałek województwa, jakie działania podjął zarząd województwa. Bo jeżeli efektem naszej jakiejś troski dotyczącej kwestii gęstości liczby połączeń czy harmonogramu połączeń ma być tego rodzaju stanowisko, no to stanowisko absolutnie się nie nadaje do tego, żeby ktokolwiek poważny pod tym stanowiskiem się podpisywał. Proszę też zwrócić uwagę, że w treści tego stanowiska no, mamy taki ekstremalny lobbing za jedną z linii lotniczych, za Ryanairem. Tu się pojawiają sformułowania też tego rodzaju, które dotyczą jakiegoś rozstrzygnięcia sytuacji dotyczącej interesów przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze i Ryanaira ze wskazaniem, że my przyznajemy rację tutaj Ryanairowi w takim wskazaniem, że na działania, ze względu na działania przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze, loty zostały zlikwidowane. Więc no, pytanie zasadne absolutnie też pana radnego Kamińskiego, czy ktoś w ogóle to analizował, co my tutaj chcemy robić, czy my chcemy brać odpowiedzialność za tego rodzaju stwierdzenia i na jakiej podstawie w ogóle takie wnioski tutaj zostały wyprowadzone. Więc albo się jakieś rzeczy robi z głową, robi się merytorycznie, przygotowuje się, albo się proceduje tak, jak tutaj procedujemy. Stąd ja byłem absolutnie za tym wnioskiem, żeby rzecz skierować do komisji, bo gdybyśmy mieli to robić merytorycznie, to trzeba w to zaangażować pracowników, którzy są to w stanie zweryfikować, ustalić, przygotować i ma to wtedy jakiś wymiar stanowiska merytorycznego. Natomiast no, takie niemądre stanowiska, ryzykowne także, jeżeli chodzi o zawarte w nich stwierdzenia, napisane w taki sposób, który nie buduje powagi sejmiku i procedowane jeszcze w taki sposób, że na sesji marszałek nagle się orientuje, że trzeba by to do kogoś innego określić, to też się pojawia pytanie, jak państwo się w ogóle komunikujecie. Znaczy to co, marszałek nie czyta tego, co jest na sesję przygotowywane? Czy to jest tak, że klub nie konsultuje z zarządem? I wracam do tego, no jeżeli my mamy opiniować też i opiniujemy stale działanie zarządu, to moja ocena jest tutaj absolutnie negatywna, no bo poza rytualnym atakiem na rząd, co się pojawia przy każdym aspekcie jakiejkolwiek dowolnej sprawy, żadnej tutaj merytorycznej wypowiedzi zarządu nie było. Jakie działania podejmowaliśmy, korespondencja, stanowiska zarządu, uchwały zarządu, wnioski, spotkania, rozmowy, postulaty. No gdzie to jest? Gdzie jest ta praca zarządu? No pojawia się takie stanowisko, które gdyby to było zaliczenie jakieś na studiach prawniczych czy gdziekolwiek, to pewnie ta osoba, która by to przygotowywała, ocenę uzyskałaby niedostateczną, no bo to jest zupełnie niepoważne, w jaki sposób my procedujemy. Ja rozumiem też dezynwolturę pana marszałka wobec prawa. To tylko nie tylko w ruchu drogowym się to objawia, jak widzę, także w procedowaniu na sesjach sejmiku. Natomiast no też bądźmy poważni. No jeżeli mamy regulamin sejmiku i marszałek się obrusza na to, że powinien być przestrzegany regulamin sejmiku, no to też jest najlepsze podsumowanie tego stanu rzeczy i prowadzenia spraw regionu, który mamy. Wszyscy jesteśmy za tym, żeby ceny biletów były jak najniższe. Wszyscy jesteśmy chyba za tym, chociaż tu mam wątpliwość, jak czytam to stanowisko, żeby rozwijał się też narodowy przewoźnik PLL LOT SA. Ja pamiętam pana premiera Tuska, który miał inne plany co do lotu, ale rozumiem, że też zrozumiał swój błąd po czasie. Natomiast jeżeli chcemy rozmawiać mądrze, to przygotowujmy mądre stanowiska. To stanowisko, które przygotowaliśmy, absolutnie nie nadaje się do tego, żeby je poprzeć. Natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje i podejmował działania, żeby
przybliżać Pomorze Zachodnie do Warszawy i mówię tutaj o wielkich inwestycjach infrastrukturalnych, drogowych, kolejowych. Mówię tutaj o całej zmianie, która jest związana z tym, żeby budować tutaj dostęp do portów, które to są wszystko procesy, które Państwo obserwujecie i które są za czasów tej władzy realizowane. Natomiast ta sprawa jest ważka. Rozumiem tutaj głosy mieszkańców, natomiast jeżeli mamy ten temat podjąć na poważnie, to podejmijmy go na poważnie, a nie w taki sposób, jak Państwo to procedujecie. Ja nie wiem, czy ktoś tutaj ma taką wrodzoną skłonność do tego, żeby spółkę Ryanair promować, czy są tu jakieś inne okoliczności. Nie chcę tego rozważać, ale na pewno w takim kształcie za tym apelem zagłosować nie mogę. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan marszałek Ordet Beblewicz, proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, ja nie będę oceniał potencjału intelektualno-emocjonalnego tej wypowiedzi Pana Radnego Muchy, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że warto jest czytać po prostu, a najlepiej jeszcze ze zrozumieniem, bo na trzeciej stronie, czyli na uzasadnieniu jest wprost napisany, czyli to jest wniosek. I to nie jest wniosek zarządu, tylko komisji, w której to również Radni Prawa i Sprawiedliwości nie tylko zasiadają, ale i głosowali za tą uchwałą, więc prosiłbym, żeby czytać ze zrozumieniem i niepotrzebnych słów nie wypowiadać pod adresem zarządu, który nie jest autorem tej uchwały. Dziękuję bardzo serdecznie. Tyle informacyjnie. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Maciej Kopeć, proszę. Proszę. Proszę włączyć mikrofon. Pani Przewodnicząca, tak naprawdę sposób procedowania tej sesji i to nie jest tak, jak mówi pan marszałek Geblewicz, że to nie ma znaczenia, tak? Bo jeżeli my siebie poważnie traktujemy, to trudno traktować poważnie wszelkie apele, jeżeli powstają w tak skandalicznej sytuacji tej przepychance. Można oczywiście zastanawiać się, ja rozumiem tę panikę czy strach rządzącej koalicji, która wynika z powstania nowego klubu i to działanie, żeby za wszelką cenę różne stanowiska czy uchwały przepychać, niezależnie od tego, jak wygląda regulamin obrad. Natomiast no, samo w sobie jest to skandaliczne. Po drugie, ja mam nadzieję, że też pani przewodnicząca będzie tak śledzić, tak, te wszystkie odpowiedzi ad vocem, limitować, przypominać regulamin wszystkim, także panu marszałkowi. Ja się cieszę, że pan marszałek tyle razy mówił narodowy przewoźnik, mówił zresztą o tym pan radny Paweł Mucha. W końcu to zdanie najwyższy czas zerwać z doktryną, że LOT to jest firma, którą należy ratować za wszelką cenę, czyli fragment wypowiedzi premiera Donalda Tuska z 2013 roku. To oczywiście można się cieszyć, że nagle jest to narodowy przewoźnik, ale też patrząc na tą drugą część tego apelu, w której mówi się o konkretnej firmie, w tym przypadku Ryanair, że jakby tak naprawdę tej tezie zaprzecza, tak? Bo z jednej strony mówimy, że to ma być LOT, z drugiej strony jakby mówimy tak o jakichś innych przewoźnikach. No trudno, żeby sejmik był tutaj taką instytucją, która jest lobbystą konkretnej firmy. No to samo w sobie jakby budzi naprawdę uzasadnione wątpliwości, tak? Te wszystkie pytania, które tutaj padły w tej sprawie, są jak najbardziej uzasadnione. Pytał też pan marszałek, co się stało z sejmikiem. No właśnie tak, dlatego że sejmik stał się częścią totalnej opozycji. I dalej stąd kolejne stanowiska forsowane na każdej sesji, które tak naprawdę wpisują się w te strategie, są wymierzone po prostu w rząd. Czyli tak naprawdę tutaj nie chodzi o mieszkańców, o ceny, tylko po prostu o pewną strategię polityczną i ona przez pana szefa Platformy w naszym województwie jest po prostu realizowana. I na tym polega ta zmiana, natomiast oczywiście samo stanowisko jest niemerytoryczne i po prostu wymaga po prostu odrzucenia z wielu innych kwestii, chociażby właśnie tych takich szeregów wątpliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Jakub Hardy-Douglas. Bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni radni, no, przysłuchuję się tej dyskusji, już paręnaście minut dyskutujemy na temat projektu tej uchwały. Dla mnie to jest w ogóle kuriozum, te argumenty, które podnoszą radni nowego klubu Pro Centrum, tak, Pro Centrum i radni Prawa i Sprawiedliwości.
Nie ma w tym żadnej merytorycznej logiki. Wasza argumentacja jest kompletnie niespójna. Nawet chyba się zastanawiacie, co powiedzieć, żeby to jakoś wyglądało, ale dzisiaj wam to kompletnie nie wychodzi. Przypomnę państwu, że ten interes publiczny, my jako radni sejmiku, którzy występują z tego rodzaju apelem do PLL LOT, czyli firmy, która jest przewoźnikiem, operatorem ruchu lotniczego w Polsce, jest absolutnie uzasadniony. Przypomnę państwu, że firma PLL LOT to jest firma, w której 100% akcji posiada Polska Grupa Lotnicza, która to jest, której 100% z kolei akcjonariuszem jest Skarb Państwa. W związku z czym nawet w kontekście jakby interpretacji prawnej Skarb Państwa ma tutaj pozycję dominującą, tak? W związku z tym no trudno, to są nasze pieniądze publiczne. W związku z czym, skoro są wydatkowane nasze pieniądze publiczne, to chcemy, żeby były robione i wydatkowane w sposób przyjazny i efektywny dla mieszkańców, w tym dla mieszkańców Pomorza Zachodniego. A w tym momencie tak nie jest robione. Wojtek Dorzynkiewicz, szef naszego klubu, dzisiaj państwu czarno na białym przedstawił, że jakby wzrost cen za połączenia, za bilety na trasie Warszawa-Szczecin jakby skokowo został podniesiony, tak, w momencie, kiedy drugi przewoźnik konkurencyjny się wycofał z tego połączenia. W związku z czym można wysnuć wniosek i nie trzeba być technologiem z NASA, żeby dojść do wniosku właśnie, że jakby u podstaw takiego wzrostu ceny służy jakby jest monopolizacja tego rynku połączeń, tak? Rzecz absolutnie kluczowa w kontekście naszej delegacji do tego, żeby taki apel wystosować w stosunku akurat do tej firmy. Drodzy Państwo, w 2020 roku PLL LOT otrzymał promesę udzielenia 3 miliardów złotych pomocy publicznej, której udziela Polski Fundusz Rozwoju. 3 miliardy złotych naszych publicznych pieniędzy, tak, które mają tą firmę utrzymać w dobrej kondycji w trudnych czasach. 1,8 miliarda złotych to jest pożyczka, a 1,2 miliarda bezzwrotna dotacja z budżetu państwa. W związku z czym mówienie, że jest to prywatna firma, bo takich argumentów państwo się tutaj, takimi argumentami się posiłkowaliście, spółka prawa handlowego, która działa na zasadach wolnorynkowych, jakim prawem my w ogóle tutaj wpływamy na kształtowanie polityki cenowej firmy i tak dalej, no to się, drodzy państwo, w świetle tych argumentów, które przytoczyłem, kompletnie nie trzyma kupy, tak? Więc naprawdę pójdźcie po rozum do głowy i skończcie te brednie, bo nie da się tego słuchać. Dziękuję bardzo, dziękuję. Bez mocnych akcentów pan radny Wojciech Dorzynkiewicz. Bardzo proszę. Szanowni państwo, mam wrażenie, że państwo zgubili klucz problemu. Klucz problemu jest takie, że mieszkańcy Pomorza Zachodniego, aby dostać się samolotem do Warszawy, muszą zapłacić za bilet tam i z powrotem 500 zł. Mieszkańcy Zielonej Góry, aby kupić bilet do Warszawy i przylecieć z powrotem do Zielonej Góry, wydają 170 zł. Mieszkańcy Poznania 220 zł. Osoby, które chcą dolecieć do Warszawy z Londynu, 427 zł. I to jest klucz problemu, czyli to, że mieszkańcy Pomorza Zachodniego ze względu na monopolistyczną pozycję lotu, którą patrząc na ceny tych biletów, lot wykorzystuje tą swoją pozycję monopolistyczną. Można odnieść takie wrażenie, bo lot na komisji, którą prowadziłem, nie przedstawił nam argumentów, dlaczego bilety lotnicze ze Szczecina są 2-3 razy droższe niż z Zielonej Góry lub z Poznania. Nie przedstawił nam też argumentu, dlaczego mieszkańcy Londynu czy osoby lecące z Londynu do Warszawy płacą o 20%, o 17% za bilety lotnicze mniej niż mieszkańcy Pomorza Zachodniego. Odnoszę wrażenie, że niestety jest to spowodowane tym, że LOT jest monopolistą. Połączenie kolejowe jest kompletnie nieatrakcyjne i niekonkurencyjne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego, ponieważ pociągiem do Warszawy się jedzie 8 godzin i LOT tę pozycję monopolistyczną wykorzystuje.
Odniosę się do argumentów między innymi radnego Rosińskiego, który powiedział o obniżce biletów. Rzeczywiście, po tym jak zagroziłem, że złożę do UOKiK-u wniosek o sprawdzenie, czy LOT nie wykorzystuje tej swojej pozycji monopolisty, LOT ogłosił, że obniży ceny biletów. I rzeczywiście minimalnie tak się stało. Już Państwu przedstawię szczegóły na ten temat. LOT obniży ceny biletów. I teraz tak. Mają mieszkańcy Pomorza Zachodniego możliwość zakupu dwóch tańszych biletów na każdy z rejsów. Jeżeli ktoś akurat będzie w tej szczęśliwej dwójce i załapie się na tę loterię, doleci do Warszawy i przyleci z powrotem rzeczywiście za 278 zł. Natomiast jeżeli dobrze pamiętam, pan prezes lotniska w Goleniowie powiedział, że z reguły samoloty, które obsługują to połączenie, mają 78 miejsc. Natomiast jeżeli ktoś nie będzie w tej dwójce, a będzie w tej liczbie 76 innych pasażerów, za połączenie z Warszawą dalej zapłaci 490 zł. Przykładowo, w tym samym terminie mieszkanie z Londynu zapłaci 385, mieszkanie z Pragi 430, mieszkanie z Zielonej Góry 177 zł. To jest na przykład w terminie 12-19 stycznia następnego roku, czyli okres dosyć daleki. I to jest klucz problemu. Dlaczego LOT tak traktuje, LOT, czyli rząd tak naprawdę Prawa i Sprawiedliwości, bo tak jak powiedział radny Jakub Hardy Douglas, LOT jest rządową spółką. Dlaczego kosi od mieszkańców Szczecina, mieszkańców Pomorza Zachodniego takie pieniądze za to, żeby oni mogli dostać się do Warszawy? Ja osobiście jako mieszkaniec Pomorza Zachodniego, jako radny Pomorza Zachodniego, nie zgadzam się na to, żeby mieszkańcy Pomorza Zachodniego byli traktowani znacznie gorzej niż mieszkańcy Zielonej Góry czy Londynu. Pani radna Jacyna Witt odnosiła się w swojej wypowiedzi do tego, że możemy zaapelować, żeby mieszkańcy płacili mniej na przykład za benzynę czy za opłaty na autostradach. Ja tylko przypomnę, że za opłaty na autostradach, że taką samą opłatę na autostradach ponoszą i mieszkańcy Zielonej Góry, i mieszkańcy Szczecina, mieszkańcy Poznania i tak dalej, i tak dalej. Tyle samo każdy z nas płaci za kilometr. Tutaj natomiast mamy sytuację taką, gdybyśmy mieli tą sytuację przenieść zero-jedynkową z LOT-u na autostrady, że mieszkańcy na przykład Pomorza Zachodniego by płacili za autostradę dwa razy więcej niż mieszkańcy Zielonej Góry. To byłaby taka sytuacja. Pani radna mówiła o PKP. PKP nie podniosło ceny za bilety na połączeniu Szczecin-Warszawa. One są mniej więcej w tej samej cenie, jeżeli popatrzymy na liczbę kilometrów, nie wiem, z Wrocławiem, tak? Wrocławianie nie płacą mniej za bilety PKP niż my, dlatego nie odnosimy się w naszym apelu do PKP, tylko odnosimy się do LOT-u. Do LOT-u, który sprzedaje bilety ze Szczecina 2-3 razy drożej niż za bilety Zielonej Góry, a przecież widzimy, że to są podobne odległości. LOT niestety nie raczył się pojawić na naszej sesji sejmiku i wyjaśnić nam oraz mieszkańcom, dlaczego mieszkańcy Pomorza Zachodniego płacą 2-3 razy więcej za bilety niż mieszkańcy innych polskich miast. Tu o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast ja zgadzam się z argumentami pana marszałka Olgierda Geblewicza i może części z państwa, bo dla mnie kto ostatecznie jest adresatem tego apelu jest nieistotne, bo tak naprawdę LOT, mimo że jest spółką akcyjną, jest tak naprawdę spółką rządową. Czyli możemy równie dobrze zrobić to stanowisko do rządu RP zamiast do LOT-u, bo i tak naprawdę adresat jest ten sam cały czas, czyli rząd RP, mimo że jest LOT. LOT to rząd RP, Skarb Państwa, jak powiedział radny Hardy Douglas. Ale jeżeli taka zmiana spowoduje to, że państwo zagłosują za tym apelem i staną w obronie mieszkańców Pomorza Zachodniego, to ja jako autor tego apelu jestem w stanie złożyć taką autopoprawkę, bo mam wrażenie niestety, że część z państwa radnych, a w szczególności radni Prawa i Sprawiedliwości, to gdyby w tym apelu było napisane, żeby LOT podniósł dwukrotnie ceny na połączenia ze Szczecina do Warszawy, to państwo byliby zadowoleni i by głosowali za. Ale to nie jest w interesie mieszkańców Szczecina, ani w interesie mieszkańców Pomorza Zachodniego. W związku z powyższym, pani przewodnicząca, chciałbym złożyć poprawkę do tego apelu, tak aby radni Prawa i Sprawiedliwości byli usatysfakcjonowani tą zmianą, tak? I radni także nowego klubu Procentrum, którzy niestety na mojej komisji, a w mojej komisji było dwóch radnych, którzy obecnie
ten klub tworzą, tych argumentów nie podnosili. Już Państwu odczytam, tak? Dobrze? Czyli odczytuję Państwu cały apel, aby nie było jakichś proceduralnych wątpliwości. Apel Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o niedopuszczanie do dalszej marginalizacji i wykluczenia komunikacyjnego Pomorza Zachodniego. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego apeluje do Rządu RP o niedopuszczanie do dalszej marginalizacji i wykluczenia komunikacyjnego Pomorza Zachodniego. Szczecin jest najbardziej oddaloną od Warszawy stolicą województwa w Polsce. Od kilku już lat realizowane są projekty modernizacji trasy kolejowej ze Szczecina do Warszawy. Przez przedłużające się modernizacje prowadzone przez grupę PKP średni czas podróży do Warszawy pociągiem wynosi blisko 8 godzin. W związku z tym dotychczas mieszkańcy chętnie korzystali z połączeń lotniczych oferowanych na trasie do Warszawy. Niestety ze względu na działania przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze loty oferowane przez linię low-costową Ryanair na tej trasie zostały zlikwidowane. Analizując średnie obłożenie lotów realizowanych przez spółkę Ryanair, można było wywnioskować, że połączenia te były dla mieszkańców regionu niezwykle atrakcyjne. Po likwidacji połączeń oferowanych przez Ryanair, ceny lotów oferowanych na relacji Szczecin-Warszawa oferowane przez PLL LOT SA uległy znacznej podwyżce. Dokonując analizy cen biletów oferowanych przez PLL LOT SA, można zauważyć, że spółka często oferuje bilety w niższych cenach na innych relacjach. Przykładowo na relacjach Londyn-Warszawa lub Berlin-Warszawa ceny są często niższe nawet o 20% niż na relacji Szczecin-Warszawa. Mimo tak drogich biletów zapotrzebowanie na loty ze Szczecina do Warszawy jest nadal bardzo duże. Niestety w pewnych okresach połączenia te stają się wręcz niedostępne. W związku z powyższym Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego zwraca się do rządu RP o podjęcie działań mających na celu zaprzestanie marginalizacji komunikacyjnej Pomorza Zachodniego poprzez na przykład uruchomienie dodatkowych lotów na trasie Szczecin-Warszawa-Szczecin, obsługę połączeń lotniczych na wyżej wymienionej trasie przez samoloty, które mogą zabrać na pokład większą liczbę pasażerów lub podjęcie innych działań, które spowodują obniżenie ceny biletów. Według ekspertów takie działania mogą skutecznie przyczynić się do spadku ceny biletów na trasie Szczecin-Warszawa-Szczecin. Dodatkowo protestujemy przeciwko wprowadzeniu podwyżki opłat nawigacyjnych. Podwyżka opłat zagrozi rozwojowi goleniowskiego lotniska, negatywnie odbije się na cenie biletów i liczbie podróżnych. Zmiana ta będzie miała negatywne konsekwencje dla całego sektora lotniczego w Polsce. Realizacja tego typu podwyżek, gdy lotniska nie mogły w ostatnim roku funkcjonować i przemysł lotniczy nie wrócił jeszcze do stanu przed pandemią, jest skrajną nieodpowiedzialnością. Otrzymują prezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych, minister infrastruktury i do wiadomości parlamentarzyści z województwa zachodniopomorskiego. Już tylko kończąc, Szanowni Państwo, intencją tego apelu nie jest to, żeby lot latał za darmo, czy za jakąś złotówkę, czy za 19 zł do Warszawy. Zależy nam na tym, żeby cena ta była rynkowa i konkurencyjna względem połączeń z innymi miastami. Bo ja nie rozumiem, dlaczego szczecinianie mają płacić 2-3 razy więcej za połączenia niż mieszkańcy Zielonej Góry. Nie jest z Zielonej Góry 2-3 razy dalej. Samoloty spalają mniej więcej podobną ilość paliwa. Opłaty lotniskowe są praktycznie takie same. Szanujmy naszych mieszkańców i walczmy o ich interes. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Teraz jeszcze w tej samej sprawie pan Paweł Mucha, tak? Rozumiem dopowiedź. Tak, bardzo Panie, proszę. Pani Przewodnicząca, zwracam uwagę na dwie okoliczności. Nie uzyskaliśmy wypowiedzi marszałka województwa, który by poinformował o działaniach marszałka albo zarządu, które były podejmowane w zakresie połączeń lotniczych na trasie Warszawa-Szczecin, Szczecin-Warszawa. Żadnej informacji, żadnej wypowiedzi, żadnej informacji o jakiejkolwiek aktywności. To jest pierwsza konkluzja tej dyskusji. Druga konkluzja jest taka, że propozycja uchwały, ona zawiera sformułowania odnoszące się wprost do wizerunku, do negocjacji biznesowych prowadzonych przez przedsiębiorstwo państwowe i porty lotnicze z Ryanairem. I to jest rzecz, na którą zwracał uwagę pan radny Kamiński na początku tej dyskusji. Nie dość, że próbuje się postawić radnych jako lobbystów konkretnego podmiotu, to jeszcze forsuje się takie stanowisko, które pewnie będzie, i tu nie trzeba być jakimś detektywem, żeby to odkryć, przedmiotem jakiejś analizy prawnej w portach lotniczych w tym zakresie,
czy nie naruszamy tutaj dobrego imienia firmy. Więc no jest zupełnie mówieniem nieprawdy, że tutaj jest mowa o dobru mieszkańców, czy są jakieś zabiegi merytoryczne dotyczące cen biletów. No mamy kuriozalną sytuację, ja takiej rzeczy nie znam, nie wiem, czy gdzieś w Polsce się coś takiego znalazło, że w toku jakichś negocjacji biznesowych sejmik województwa ma stanąć po stronie prywatnego podmiotu, czy dokonuje oceny też transakcji handlowych, które były dokonywane z przedsiębiorstwem państwowym i opiera się to na wypowiedzi człowieka, który moim zdaniem różne rzeczy też już opowiadał i różna była doza wiarygodności tych wypowiedzi. Znaczy, ja apeluję do państwa radnych o zdrowy rozsądek i naprawdę rozwagę, czy państwo chcecie to firmować i popierać. Natomiast jeżeli mielibyśmy o tej sprawie rozmawiać merytorycznie, to tak jak mówię, trzeba byłoby usiąść do takiej rozmowy, ale to znowu nie może być jakieś naburmuszenie marszałka województwa, tylko informacje, fakty, materiały, analizy, dokumenty, tak? I tak możemy debatować, więc nie dajmy się zwieść tutaj populistycznym wypowiedziom, a państwo rozważcie, co chcecie poprzeć, jakie tego mogą być konsekwencje prawne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wystąpienie pana radnego z pytaniami do zarządu może się spotkać z odpowiedzią. Rozumiem, gdy formalnie po dzisiejszym spotkaniu wystąpi pan na piśmie, czy na podstawie tego, co zostało powiedziane, udzieli odpowiedzi pan marszałek, ale w stosownym terminie, niekoniecznie na dzisiejszej sesji. Dlaczego nie? Natomiast teraz ad vocem jeszcze chciałby, że tak powiem, na temat ten wypowiedzieć się w sposób krótki, bo już jest, przechodzimy zaraz do głosowania, pan przewodniczący Wojciech Dorzynkiewicz. Tak. Bardzo proszę. Państwo, nikt w tym stanowisku nie lobbuje ani nie broni spółki, jaką jest Ryanair. W tym stanowisku są opisane tylko fakty, czyli że były połączenia, zostały one zlikwidowane, a cena biletów oferowana przez LOT wzrosła. Nikt tutaj nie lobbuje. Gdybym powiedział teraz, że świeci za oknem słońce, to nie oznacza, że lobbuje za tym słońcem, tylko to oznacza, że jest to stwierdzenie po prostu jakiegoś faktu. Faktem jest też to, że mieszkańcy za połączenie do Warszawy płacą 500 zł ze Szczecina. To już słyszeliśmy. Jeżeli państwo zadają, to jest to państwa wola. Ja natomiast zostałem wybrany po to, żeby walczyć w imieniu mieszkańców o ich sprawy, o ich interes. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, ponieważ już nie ma żadnych osób zapisanych do głosu, przechodzimy do głosowania. Prosiłabym państwa o włączenie kamerek. Jesteśmy za, panie przewodniczący. Jeszcze nie rozpoczęliśmy głosowania, bo nie widzę jeszcze państwa wszystkich na kamerkach. Już się wyświetliło na tablecie. Wyświetlone jest wszystko. Proszę państwa, kto z państwa jest za podjęciem apelu o treści państwu przeczytanej przez wnioskodawcę? Kto z państwa jest za? Kto z państwa jest przeciw? Nie wyświetla mi się głosowanie. Proszę pana sekretarza, żeby uprzejmy doliczyć. Tak, jestem za, ale... Tak. Trzeba nacisnąć głosowanie. Nacisnąłem, ale nie prezentuje się. No nie ma jest za. Proszę państwa, ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Proszę państwa, za jest 16 osób, przeciw 14 i to jest cały skład sejmiku, 30 osób. Apel o tej treści został, uchwała o tej, z apelem o tej treści została przyjęta. Przechodzimy do dalszego procedowania. Następny punkt to jest przyjęcie programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Projekt uchwały macie państwo w druku 345/1/21. Wszyscy państwo uzyskaliście również autopoprawkę do tego projektu uchwały. Czy pan marszałek
lub osoba z zarządu wyznaczona chciałaby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Proszę Państwa, ten projekt, ten program współpracy był dość rzetelnie omawiany na poszczególnych komisjach. Komisji Budżetu, Spraw Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Wszystkie trzy komisje zaopiniowały go pozytywnie. Czy przewodniczący tych komisji chcieliby zabrać głos? Nie widzę. Czy przewodniczący pozostałych komisji chcieliby Państwo zabrać głos? Też nie widzę. Czy szefowie klubów chcieliby zabrać głos? Pani Małgorzata Jacynawicz, proszę. Szanowni Państwo, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wstrzyma się od głosu przy procedowaniu tej uchwały i wstrzyma się od głosu przy przyjmowaniu tej uchwały ze względu na to, że z jednej strony jesteśmy oczywiście zwolennikami współpracy z organizacjami pozarządowymi i finansowaniu w części działań tych organizacji pozarządowych i tak naprawdę ten program, który Państwo przedstawiacie, bywa programem bardzo pozytywnym, tylko że potem diabeł tkwi w szczegółach, a mianowicie w przyznawaniu funduszy, środków na działania, które naszym zdaniem niekoniecznie są w interesie mieszkańców naszego regionu i w ogóle w interesie Polski. W związku z tym nie chcielibyśmy swoimi nazwiskami i swoim klubem radnych firmować części Państwa działania i podejmowania przez pana marszałka i cały zarząd decyzji w zakresie finansowania tych organizacji, które naszym zdaniem nie tworzą dobrego klimatu dla spraw społecznych w naszym regionie. Dziękuję. Dziękuję. Czy państwo radni chcieliby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały przyjmującej program współpracy województwa zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Kto z Państwa jest przeciw? Państwo macie kamerki, bardzo proszę o kamerki. Kto z Państwa się wstrzymał? Głosowanie nie wyświetla. Pani Halinie Szymańskiej się nie wyświetla, tak? Doliczone. Tak. Doliczone. Pana sekretarza ja się proszę. Wstrzymuje. Tak? Wstrzymuje się. 19 do 11. 11 wstrzymuje. Za jest przyjęciem 19 osób, przeciw 0 i 11 osób się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Następna w kolejności jest uchwała w sprawie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2027 pod tytułem Region Przyjazny Rodzinie. Projekt tej uchwały to druk 347/1/21. Państwo otrzymali również do niego autopoprawkę. Czy w tej sprawie chciałby pan marszałek zabrać głos lub osoba wskazana? Pani marszałek Anna Bańkowska, bardzo proszę. Pani radna, szanowni państwo, na komisji był przedstawiony cały projekt. Radni Prawa i Sprawiedliwości mieli uwagi do definicji rodziny, którą mieliśmy zamieszczoną według wytycznych GUS-u. Zmieniliśmy zgodnie z Państwa propozycją na definicję zgodnie z Konstytucją. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I to jest ta autopoprawka, którą Państwo otrzymaliście. Czy ktoś jeszcze z Państwa z zarządu? Nie, nie widzę. Projekt był przez trzy komisje opracowywany, przez Komisję Budżetu Spraw Samorządowych, przez dwie komisje, przepraszam, i Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. Otrzymał pozytywne rekomendacje. Czy Państwo przewodniczący pozostałych komisji chcieliby zabrać głos? Nie widzę. Czy szefowie klubów? Pani Małgorzata Jacynawicz, proszę.
Szanowni Państwo, projekt jest przygotowany znakomicie. Ten program, który Państwo przedstawiliście, widać, że jest przygotowany przez naprawdę fachowców od spraw społecznych i od spraw polityki społecznej. Przyjmujemy to z uznaniem i akceptacją. Oczywiście, tak jak powiedziałam przy poprzednim projekcie uchwały, diabeł zawsze tkwi w szczegółach i będziemy Państwa rozliczać z wykonania tego projektu i tych poszczególnych programów przy przyjmowaniu absolutorium i przy budżecie, dlatego że de facto jest to program do 2027 roku. W związku z tym w każdym kolejnym roku Państwo będziecie przedstawiali sejmikowi i mieszkańcom naszego województwa wykonanie tego programu, a co za tym idzie, będziemy mogli także sprawdzić w imieniu mieszkańców jako radni sejmiku, czy rzeczywiście tak dobry program znajduje swoją realizację w kolejnych projektach już, które Państwo będziecie dalej wdrażać w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za tym projektem uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Pan Andrzej Sobor, bardzo proszę. Tak, ja się jeszcze chciałem przychylić do głosu tutaj Pani Przewodniczącej Jacyny Witt i podziękować za tą zmianę definicji rodziny, bo żeśmy właściwie się z tego powodu wstrzymali i chciałbym podziękować, że ta definicja rodziny jest zgodna z konstytucją i w związku z tym, tak jak pani radna powiedziała, będziemy głosować za tym projektem. Rzeczywiście ten projekt jest bardzo dokładnie opracowany i no, oby ta realizacja była rzeczywiście zgodnie z tym, z czym żeśmy się zapoznali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No to osiągnęliśmy konsensus. To zaczynamy głosowanie. Kamerki. Bardzo proszę. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z Państwa jest przeciw? Pan Artur Nycz nie oddaje głosu. Czy kłopoty z głosem, czy z kamerką, czy jest pan Artur Nycz? Bardzo. Pani Przewodnicząca, głos pozytywny za projektem uchwały. Niestety kłopot chwilowy. Okay. Proszę tylko zgłaszać. 30 osób za przyjęciem tej uchwały. Gratulujemy Wydziałowi. Bardzo serdecznie gratulujemy. Tak. Proszę Państwa, następny punkt to jest przyjęcie uchwały w sprawie Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024. Druk 348/1/21. Czy Pan Marszałek lub osoba upoważniona chcieliby zabrać Państwo głos? 30 osób za przyjęciem. Nie widzę. Czy pozytywnie był rozpatrzony tenże projekt przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. Czy pan przewodniczący chciałby zabrać głos? Też nie widzę. Czy państwo przewodniczący pozostałych komisji chcieliby zabrać głos? Nie widzę. Czy szefowie klubów chcieliby zabrać głos? Nie widzę. Państwo radni? Przystępujemy do głosowania, proszę Państwa. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024? Kto z Państwa jest za? Kto z Państwa jest przeciw? Kamerki. Prosiłabym Państwa. Proszę się nie wstydzić. Proszę włączyć kamerki. Pan radny Paweł Mucha jest nieobecny. 29, kończymy głosowanie. 29 osób jest za, przeciw 0, przy 0 wstrzymujących się. Też dziękuję bardzo i gratuluję Wydziałowi. Następny projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego 2030. Projekt uchwały to 352/1/21 druk.
Wszyscy Państwo otrzymali raport z realizacji programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 roku i za lata 2018-2020. Czy Pan Marszałek lub osoba upoważniona chciałaby zabrać głos? Pani Przewodnicząca, jeśli można, to bardzo proszę, chciałem tylko podać kilka dodatkowych informacji związanych z przygotowaniem tego programu. Tak jak Pani Przewodnicząca była łaskawa zauważyć, przygotowanie programu do roku 2030 jest dla nas niezwykle istotne, bo polityka związana z ochroną środowiska jest dla naszego województwa priorytetem i to wyraźnie zaznaczyliśmy w strategii rozwoju województwa. Natomiast żeby ten projekt, program dobrze był przygotowany, przeprowadziliśmy całościową analizę związaną z realizacją programu do roku 2020. Z tej analizy wynika, przeprowadziliśmy ją w czterech takich kategoriach zrealizowanych przedsięwzięć w trakcie realizacji i tych, które są niezrealizowane. Obejmuje to obszar wielokierunkowy, bo tak naprawdę zarówno ochronę klimatu i jakości powietrza, jak i zagrożenie hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarkę wodno-ściekową, zasoby geologiczne, gleby, gospodarkę odpadami, zasoby przyrodnicze i zagrożenia poważnymi awariami. I każdy ten obszar został bardzo dobrze zidentyfikowany, określiliśmy problemy i określiliśmy także te działania, które powinny być realizowane. Moim zdaniem ten program, ale także wielu ekspertów, którzy oceniali ten program, jest on dobrze przygotowany, obejmuje wszystkie obszary, które zostały zidentyfikowane jako problematyczne, ale także bardzo dokładnie odpowiada na wytyczne, które zostały nam przekazane przez Ministerstwo Środowiska i zgodnie z tymi wytycznymi program został przygotowany. Nasz program staje się takim wzorem do przygotowania programów powiatowych i gminnych dla samorządów niższego szczebla. Muszę przyznać, że w tym przygotowanym projekcie mieliśmy bardzo dobrego partnera, jakim był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, który zechciał przyjąć nasz wniosek związany z finansowaniem tego programu, przygotowania programu i w 75% program został ze środków Wojewódzkiego Funduszu sfinansowany, za co funduszowi bardzo dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt ten również pozytywnie oceniła Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Czy pan przewodniczący chciałby dopowiedzieć coś jeszcze? Nie widzę. Czy państwo przewodniczący pozostałych komisji chcieliby zabrać głos? Też nie widzę. Szefowie klubów? Nie widzę. Państwo radni? Też nie. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030? Kto z Państwa jest za? Kto z Państwa? Kamerki, bardzo proszę. Bardzo proszę kamerki. Kamerki. Nie wszystkie kamerki są. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Nie głosuje pani Kalina Teresa, pan Drożynkiewicz Wojciech i pan Mucha Paweł. Już Państwa nie ma, tak? Ja przepraszam, za. Najmocniej głosowałam i mam odhaczone, jestem za. Proszę przyjąć, bo w systemie jest wyświetlone w inny sposób. Czyli 26 osób jest za, 0 przeciw, 2 osoby się wstrzymały, 27 osób jest za, 2 przeciw, 0, wstrzymały się 2 osoby. Nieobecny pan Paweł Mucha. No i jak dalej prowadzi? Pani przewodnicząca, ja mam pytanie w tej kwestii, jeżeli można. Tak, słucham. Proszę Państwa, proszę mi powiedzieć Pani Przewodnicząca, czy ten projekt uchwały, jak my mieliśmy prezydium, był w porządku obrad? Był. Tak, był. Nic się nie zmieniło.
Ja w tym w tym samym dniu podpisywałam ten sam porządek obrad, który Państwu wysłałam rano. Także absolutnie był. Okej, dziękuję. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy dalej. W sprawie określenia szczegółowych zasad wyboru przyznawania, wstrzymywania lub pozbawiania stypendium oraz wysokości stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Projekt uchwały to druk 343/1/21. Czy pan marszałek lub osoba chciałaby wprowadzić? Bardzo proszę, pani przewodnicząca. Kilka informacji dotyczących potrzeby zwiększenia wysokości stypendiów, ponieważ generalnie utrzymujemy zasady, zmieniamy regulamin i wielkości środków, które są na te stypendia przeznaczone. Regulamin odnosi się przede wszystkim do takich zapisów, które wdrażają w życie zapisy o ochronie informacji niejawnych, bo uchwała poprzednio obowiązująca pochodziła z roku 2014, kiedy ustawa o ochronie informacji niejawnych nie funkcjonowała, ale istotą rzeczy jest przede wszystkim zwiększenie środków przeznaczanych na te stypendia. To te, które były wcześniej, to były naprawdę symboliczne. W tej chwili proponujemy zwiększenie środków o średnio 30-33-35%. To jest tak przykładowo z 600 zł na 900 zł, z 500 na 750, z 400 na 600, z 300 na 450. To są środki przeznaczane na stypendium dla młodzieżowców i juniorów, którzy osiągają bardzo wysokie wyniki sportowe na poziomie olimpijskim, mistrzostw świata, kraju i województwa. A więc to są już naprawdę duże sukcesy sportowe. Na marginesie mogę tylko Państwu przekazać informację, że generalnie zwiększamy dofinansowanie na działania sportowe, również przewidując, to będzie przedmiotem naszej rozmowy na sesji budżetowej, na wszystkie działania, które odnoszą się do aktywności sportowej i budowania infrastruktury sportowej w naszym województwie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W związku z tym chciałam jeszcze powiedzieć Państwu, że pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały dwie komisje. Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych i Komisja Oświaty, Kultury i Sportu. Czy panowie przewodniczący chcieliby zabrać głos? Komisja Oświaty, Kultury i Sportu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, doceniając słuszną ideę przyświecającą podjęciu tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan przewodniczący Komisji Budżetu chciałby zabrać głos? Nie. Czy przewodniczący pozostałych komisji chcieliby państwo zabrać głos? Nie widzę. Czy szefowie klubów? Też nie widzę. Ktoś z państwa radnych? Też nie widzę. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kamerki. Kto z państwa jest za przyjęciem wspomnianej wyżej uchwały z druku 343. Kto z państwa jest za? Kto z państwa jest przeciw? Nie mam pokazanego w systemie głosowania pana sekretarza, pana radnego Młynarczyka Łukasza i pana przewodniczącego Dorzynkiewicza Wojciecha. Bardzo proszę panów. Koniec głosowania. 27 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Uchwała przeszła. Następna uchwała zmieniająca w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu samospecjalistycznemu zakładowi opieki zdrowotnej Zdroje w Szczecinie. Druk to 344/1/21. Czy pan marszałek lub osoba upoważniona chciałaby zabrać głos? Nie widzę.
Projekt ten był opiniowany pozytywnie przez Komisję Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Czy pan przewodniczący chciałby zabrać głos? Też nie widzę. Państwo przewodniczący pozostałych komisji? Nie widzę. Szefowie klubów? Też nie widzę. Państwo radni? To przechodzimy do głosowania. Rozpoczynamy. Kamerki. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały zmieniającej statut Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdroje w Szczecinie? Kto z państwa jest za? Kto z państwa jest przeciw? Dwadzieścia dziewięć osób jest za, przeciw zero. Jedna osoba nie oddała głosu. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Następna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność województwa zachodniopomorskiego. To druk 346 przez 1 przez 21. Czy pan marszałek lub osoba odpowiedzialna chciałaby zabrać głos? 29 osób jest za, przeciw. Ktoś z państwa ma włączony na inne tematy mikrofon? Bardzo proszę o wyłączenie. Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Czy pan przewodniczący chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przewodniczący pozostałych komisji, chcieliby państwo zabrać głos? Też nie widzę. Szefowie klubu? Nie widzę. Państwo radni? Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały wyrażającej zgodę na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność województwa zachodniopomorskiego? Kto z państwa jest za? Kamerki. Kamerki, proszę państwa. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? W systemie nie wyświetla mi się pan Wojciech Dorżynkiewicz. Jak? Nie ma. Za przyjęciem tej uchwały jest 29 osób, 0 sprzeciwu przy jednym nieoddaniu głosu. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków dróg wojewódzkich. Projekt uchwały to druk 350 przez 1 przez 21. Czy wnioskodawca chciałby coś wypowiedzieć się na ten temat? Nie widzę. Pozytywnie przeszła ta uchwała przez gospodarkę, przez Komisję Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Czy pan przewodniczący chciałby się wypowiedzieć? Też nie widzę. Państwo przewodniczący pozostałych komisji? Też nie. Szefowie klubu? Nie widzę. Państwo radni? Też nie. Przechodzimy do głosowania. Kamerki. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały pozbawiającej kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków dróg wojewódzkich? Kto z państwa jest za? Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Za 30 osób jest za, uchwała przeszła. Następny projekt uchwały dotyczącej ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznania zwolnień z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest województwo zachodniopomorskie. Projekt uchwały to druk 342 przez 1 przez 21. Czy jest to projekt, w którym przyjmujemy tekst jednolity
nie były dokonywane żadne zmiany w tym zakresie. Jest to czynność czysto proceduralna, wymagana ustawowo. Czy jeszcze chciałby wprowadzić wnioskodawca do tego tematu? Nie widzę. Projekt ten był pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczną Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. Czy pan przewodniczący chciałby wprowadzić? Też nie widzę. Szefowie klubów? Nie widzę. Państwo radni? Też nie widzę. W związku z tym kamerki i przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem jednolitego tekstu dla określenia wspomnianych zasad? Kto z państwa jest za? Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Koniec głosowania. 29 osób jest za, przeciw 0. Jedna osoba nie głosowała. Nawet już 30 jest za, przeciw 0, jedna, cały skład w sejmiku. Następna uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Stałej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt uchwały to druk 353 przez 1 przez 20. O, przepraszam. W sprawie zmian uchwały, projekt uchwały to 349 przez 1 przez 21. Czy przewodniczący komisji chciałby zabrać głos? Szefowie klubu? Państwo radni? W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem zmian w składzie osobowym Komisji Stałej w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego? Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Panowie radni, pan Artur Nycz i pan marszałek Sobieraj. Pani przewodnicząca, bardzo proszę dopisać głos za, bo problem z panelem do głosowania coś dzisiaj cały dzień. Proszę państwa, 29 osób jest za przyjęciem, przy 0 sprzeciwu, jednej osobie niegłosującej. Następna uchwała w sprawie tejże merytorycznej samej, czyli zmian w składzie osobowym Komisji Stałej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. W druku 353 przez 1 przez 21. Czy pan przewodniczący chcieliby zabrać głos? Państwo szefowie klubu? Państwo radni? Też nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Włączamy kamerki. I proszę, kto z państwa jest za przyjęciem uchwały zmieniającej składy osobowe komisji? Proszę o odnotowanie głosu za, Artur Nycz. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? 30 osób jest za przyjęciem zmian osobowych. Jeszcze jedna w tej materii uchwała w sprawie również zmian w składzie osobowym Komisji Stałej Sejmiku. Druk 354 przez 1. Procedura podobna. Czy państwo przewodniczący chcieliby zabrać głos? Państwo szefowie klubów? Państwo radni? Brak. Rozpoczynamy głosowanie. Kamerki. Kto z państwa jest za przyjęciem zmian w składach osobowych stałych komisji sejmiku? Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Koniec głosowania. Za przyjęciem zmian jest 28 osób. Jedna osoba się wstrzymała, jedna nie głosowała. Dobraliśmy, proszę państwa, do końca uchwał i programów części merytorycznej. Informacje zarządu i przewodniczącej sejmiku o działalności między sejmikami, między sesjami. Informacje o działalności zarządu otrzymaliście państwo z wyprzedzeniem w pocztą elektroniczną, więc do działalności zarządu, jeżeli państwo macie uwagi, to za chwilę będziemy mogli na ten temat dyskutować. Natomiast do biura sejmiku chciałam państwu powiedzieć, że wpłynęła informacja
o stanie realizacji zadań oświatowych województwa zachodniopomorskiego w roku 2020-2021. Też Państwo otrzymaliście wszyscy drogą mailową tą informację. Chciałam również podziękować wszystkim aktywnie pracującym radnym za składanie interpelacji, których w okresie między sesjami wpłynęło 7. Wszystkie interpelacje zostały już umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i odpowiedzi również tamże. Chciałam również... Przepraszam. Informacje na temat oświadczeń majątkowych. No to jeszcze zatem. Informacja już, mi podsuwają Państwo informację, którą mam Państwu przekazać, dotyczącą obowiązku, że tak powiem, składania oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia na dzień 31 grudnia. Rozumiem, z wyprzedzeniem po to, żeby już sobie tą, że tak powiem, całą dokumentację składać odpowiednio i nie być zdziwionym, że jakichś dokumentów Państwo w trakcie roku nie będą mieli uporządkowanych. Ale ważniejszą informacją, którą bym chciała Państwu przekazać, jest sprawa dotycząca jednego z tematów, które będzie miało miejsce na posiedzeniu na sesji 7 grudnia. A mianowicie na posiedzeniu tydzień temu prezydium, zwróciłam się do Państwa przewodniczących klubów z prośbą o opinię w sprawie wysokości diet, czasu wdrożenia tych diet oraz zasad usprawiedliwiania czy nieusprawiedliwiania nieobecności Państwa radnych. Wynika to, jest to pokłosie ustawy, która zmienia czy może zmienić wysokość diet radnych. Dołączyłam do tego wystąpienia do Państwa przewodniczących klubów również tą ustawę i prośbę o ustosunkowanie się do tych trzech rzeczy. Do jakiej wysokości podnosimy diety radnych? W jakim terminie wprowadzamy je? Oraz jak należy traktować usprawiedliwienia lub nieusprawiedliwienia nieobecności. Chciałam się jeszcze z Państwem w tym momencie podzielić taką informacją, którą uzyskałam z obecności na konwencie przewodniczących Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, która się odbyła w ubiegłym tygodniu w Toruniu, gdzie na tym konwencie przewodniczący Sejmiku teraz też obradują nad tym punktem i większość, zdecydowana większość akcentuje to, że jest to jedna z nielicznych ustaw, która przeszła w Sejmie i w Senacie bez zbędnych poprawek i że należałoby również w drodze, że tak powiem, takiej koncyliacyjnej i kompromisu wypracować podobne zasady wysokości diet, również termin wprowadzenia tych diet i zasady usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach sesyjnych czy też posiedzeniach komisji. Dobrze by było, gdybyśmy mieli podobne w całej Polsce. Oczywiste, to zależy od Państwa. Powiem tylko, jakie są tendencje, zwłaszcza większych tych województw typu mazowieckiego, typu śląskiego, małopolskiego, chyba dolnośląskiego. Tam są tendencje takie, żeby to była kwota z mnożnikiem 2,4, żeby była wprowadzona od 1 listopada i żeby żadna nieobecność na posiedzeniu, czy zarówno sesji, czy na komisjach, nie była usprawiedliwiana, bo nie jest to, że tak powiem, obowiązek bycia na radnym. Tak jest to interpretowane, tylko pewnym przywilej, do którego sami podeszliśmy, żeby go uzyskać, że nieobecność taka byłaby kwotowo
nawet określana jako nieobecność na sesji 500 zł, 250 zł nieobecność na każdym posiedzeniu komisji. Poddaję Państwu to pod, że tak powiem, pod rozwagę. Jeszcze mamy do 10. Prosiłam przewodniczących klubu, żebyśmy mogli uzyskać informacje, jak Państwo w klubach do tego na to się zapatrują, żebyśmy na następnej sesji, która będzie miała miejsce 7 grudnia, mogli podjąć uchwałę, która już będzie, że tak powiem, nas obowiązywała z tymi trzema elementami. Wysokość, czas wprowadzenia i usprawiedliwianie czy nieusprawiedliwianie nieobecności. Jedyną usprawiedliwioną nieobecność traktuje się w tych dużych sejmikach tylko wówczas, jeżeli ona jest spowodowana z wykonywaniem pracy na rzecz sejmiku, z oddelegowaniem przez przewodniczącego sejmiku. Tyle chciałam się z Państwem podzielić tymi informacjami, które otrzymałam. W informacjach również od przewodniczącej może sejmiku chciałabym Państwu również donieść albo zaprosić, albo poinformować, bo dodatkowe jeszcze informacje i zaproszenia Państwo dostaniecie drogą mailową, o apelu, z którym zgłosił się do mnie pan poseł Arkadiusz Marchewka, w który zwraca się jako przewodniczący Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego z inicjatywą zorganizowania spotkania w dniu 3 listopada o godzinie 11 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin. Dla większości będzie to spotkanie bezpośrednie, jako że sala ta jest 3 razy większa niż nasza i będą zachowane wszystkie środki ostrożności. Spotkania, które dotyczyć ma rozpoznania dokładniejszego i przedstawienia sytuacji, jaka się wydarza w tej chwili, a mianowicie opóźnienia realizacji inwestycji budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej. Wszystkich Państwa zapraszam już dzisiaj wstępnie na to spotkanie radnych wojewódzkich, radnych miasta, wszystkich użytkowników wokół Szczecina, burmistrzów zaprasza pan radny, pan poseł Marchewka. Ja zapraszam Państwa. Otrzymacie Państwo jeszcze formalną mailową informację na ten temat. To jest tyle, o czym ja chciałabym Państwu, że tak powiem, między sesjami przedstawić ze swojej strony. Chciałam jeszcze powiedzieć, że czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś zapytania, interpelacje? Nie widzę. Wolne wnioski. Bardzo proszę, pan Artur Bezgrej. Pani przewodnicząca, w zasadzie bardziej oświadczenie chyba niż wolny wniosek, bo to jest taki punkt. Otóż w przebiegu dzisiejszej sesji można by odnieść takie wrażenie, że powstanie nowego klubu Procentrum skłoniło wszystkich pozostałych do dokonania takiej kwalifikacji, która sprowadza się do udzielenia sobie odpowiedzi, z kim oni są albo przeciwko komu oni są. Taka kwalifikacja wyraźnie się dokonała objawiła się w trakcie dyskusji dotyczącej apelu LOT, kiedy to wypowiadający się odnosili się wprost do nas i do naszych właściwości, nie wiem, intelektualnych, czy zrozumienia, niezrozumienia rzeczywistości. Nawet pan marszałek ku mojemu zasmuceniu przypisał nas do grupy, która nie pracuje merytorycznie, jedynie z upodobaniem torpeduje poprzez wnioski formalne jedynie słuszną uchwałę. Bardzo prosimy, aby nas nie szufladkować. Wszystkie uchwały rozpatrujemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i chcemy myśleć o województwie jako o całości, jako o komplementarnym organizmie.
Ta dzisiejsza uchwała, która tak dużo dyskusji wzbudziła, dała pewien przykład takiej niespójności, a właściwie dwie uchwały, w gruncie rzeczy sprzeczne ze sobą. Jedna o zwiększenie liczby lotów, zwiększenie, obniżenie cen biletów, zwiększenie liczby lotów, zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego, wydaje się słuszna. I druga dotycząca programu ochrony środowiska, w którym ograniczenie emisji zanieczyszczeń jest jednym z priorytetów i nawet pokazywane są bardzo piękne dane statystyczne o tym, jak silnie zanieczyszczamy w różny sposób środowisko, zaniedbując jakby ten problem, dyskutując o tamtej uchwale, jakby był on w ogóle niezwiązany z tym. Nie chcemy tego szufladkowania, będziemy funkcjonowali poza sporem partyjnym, ale w sporze merytorycznym, myśląc o regionie w sposób spójny i kompleksowy. Z kim trzymamy? Trzymamy z Państwem Radnych, trzymamy z Zarządem Województwa, trzymamy ze wszystkimi, którzy myślą podobnie jak my, a nawet jeśli myślą inaczej, to z nimi będziemy prowadzili dyskusję i rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zawsze uważam, że kupienie nowego kapelusza nie zmienia mentalności człowieka. Czyli zostańmy przy tym. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 29. sesji Sejmiku. Dla przypomnienia jeszcze sesja następna, 7 grudnia, sesja budżetowa i z prośbą gorącą do szefów klubu o wypowiedź w temacie diety radnych. Dziękuję Państwu bardzo. Wszystkiego dobrego. Przewodniczą, pan marszałek jeszcze zgłasza, nie wiem, czy pani tam widzi na koniec. A nie widziałam, przepraszam, wyłączyli już mi w ogóle ekran. Nie widzę pana marszałka. Jest widoczny. Tylko mikrofon wyłączony jest, pani marszałek. Mikrofon wyłączony. O, teraz. Przepraszam. Przepraszam, bo mieliśmy rzeczywiście wyłączony mikrofon. Pani przewodnicząca, ja tylko bardzo króciutko do pana przewodniczącego Wezgraja. Ja uważam... Już po zakończeniu, teraz panowie sobie mogą mówić, ho, i jeszcze więcej, tak. Aha, dobra. A już zakończyliśmy sesję. Zakończyliśmy sesję. Dziękuję Państwu bardzo. Dobra, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.